Możemy zaczynać, tak? Dziękuję bardzo. Otwieram 41. sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Krańskim. Stwierdzam, na stan ogólny 15 radnych, w latach dzisiejszych uczestniczy 14 radnych, jeden radny dojedzie, dzwoni, co stanowi kworum uprawniający Radę Miejską do podejmowania uchwał. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej, witam pana burmistrza, witam pana skarbnika, sołtysów i przewodniczących zarządu mieszkańców samorządu Kamienia Krańskiego, panią dyrektor miejsko-gminnego zespołu usług oświatowych, dyrektorów szkół z Kamienia Krańskiego, Samartę oraz Dziura Czerwica. Witam panią dyrektor miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej. Witam pana kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i witam również oglądających nas za pośrednictwem internetu, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy. Chciałbym państwa jeszcze poinformować, że procesy są nagrywane, także utransmitowane. I porządek państwo obrad otrzymany. Czy macie jakieś uwagi, czy państwo radni mają uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, z tego proszę o przygłosowanie. Pozwólcie państwo, że dalsze obrady przeprowadzę na siedzenie. Odbyło się spotkanie z posłem Bogdanem Reską dotyczące przekazania pomocy
z Rządowego Funduszu Polski Ład, po ogarnięcie inwestycji strategicznych dla gmin Pogorzelskich na przychodowym dług gminnych i tu zostały dwie zgłoszone, to jest Dąbrówka i Obkaz. 16 lipca odbył się fest rodzinny w Obkasie. 18 lipca odbyło się uroczyste odsłonięcie płyty pamiątkowej upamiętniającej pomordowanych w czasie II wojny światowej policjantów Policji Państwowej Powiatu Sądomierskiego w obchody święta policji. 19 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Aurino, dotyczy to fotowoltaiki. 19 lipca odbyło się spotkanie z radnymi, 20 lipca byłem na grupie, 21 lipiec spotkanie z KGW, 22 lipca spotkanie z przedstawicielem firmy ENA dotyczące możliwości włączenia oświetlenia drogowego bez modernizacji oświetlenia leczy. To była kontynuacja pierwszego spotkania. 25 lipca odbyło się spotkanie w sprawie organizacji dożynek, 27 lipca spotkanie w sprawie organizacji święta ziemniaka za Markiem, 28 lipca do 12 lipca w Europie, 13 sierpnia spotkanie integracyjne podsumowanie projektu Dróg Młodzieżowych w Radziwiu, 16 sierpnia odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z Obkasu dotyczące dowozu dzieci do szkoły. Chciałbym powiedzieć, że tutaj po uzgodnieniu i mojej interwencji zostało to przesunięte na rok i mamy czas na przesun czasu, mają być z odpowiednim się tematyki i z organizowaniem dzieci do jakich szkół mają chodzić. 19 do 21 sierpnia od Krajowy Dni Ziemniaka w Samarkand, 20 sierpnia drożynki parafialne w Nowej Wsi i 24 do 25 sierpnia Komisje Rady Miejskiej odbyły się w urzędzie 26 sierpnia wręczenia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 26 sierpnia spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim w placówkach pomorskich, omówienie bieżących spraw samorządowych i przedstawienie możliwości funkcjonowania samorządu na następny rok. 26 sierpnia odbyło się spotkanie, a to już mówiłem, 27 sierpnia odbyły się dożynki gminno-parafialne w Porzełku, 29 sierpnia Komend Powiatu Sępoleckiego w Sośnie, 30 sierpnia odbyła się Rada Dyrektorów Szkół w gminie Kamień Krajeński i 30 sierpnia odbór końcowy klubu seniora. Tak to serdecznie zapraszam Państwa radnych, jak już wszystko się ustabilizuje, żebyśmy pokazali, jak to wszystko wygląda i zobaczyli, jak są rozmieszczone te nasze środki, żebyście Państwo widzieli rzeczywiście fantastyczne to kończenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. I teraz przechodzimy do punktu następnego, to jest informacja na temat poświaty w gminie Kamień Krajeński. Dzień dobry, panie przewodniczący, profesor Rada, panie burmistrzu, szanowni państwo. Dobiega kolejny rok szkolny, który przyniósł ze sobą wiele niespodzianek, pozytywnych i negatywnych. Przed państwem była krótka prezentacja, mam nadzieję, że to wszystko ładnie zadziała. Zobaczymy, czy będzie nas słuchało. Pandemia COVID-19, konflikt zbrojny na Ukrainie, nawet wrócił do szkół, to wydarzenia, z którymi nasze szkoły są doświadczane w ostatnim czasie. Dochodziliśmy do tego niestabilne, zmienne, na ostatnią chwilę wymianę prawo, powodując, że prawda w oświacie z roku na rok staje się coraz trudniejsza. To, co dzieje się w ostatnich kilku miesiącach wokół przepisów rozliczeń podatkowych, prawa oświatowego i karty nauczyciela, kodeksu pracy, zaczyna powoli nas przykładać. I nie jesteśmy w stanie sprostać niektórym narzuconym przez ministerstwo wymogą, m.in. zatrudnianiem specjalistów, których nie jesteśmy w stanie zrekrutować zaproponowane środki z celem pokoju nauczycieli. Szczegółowe informacje zostały Państwu przedstawione na komisji, a dzisiaj chciałabym wraz z dyrektorami przedstawić podsumowanie tych informacji. W bieżącym roku szkolnym nasi się nie wyrozumianie. Cały czas jesteśmy, posiadamy jedną przedszkolę publiczne, trzy szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Organy prowadzące wypełniają wszystkie
Mogłabym prosić o klikanie? Dobrze, to jest razie. Mamy problem, mam tylko zamiarzcie nałożone, czy przez przepisy prawa zadania dla tego funkcjonowania zawodów oświatowych. Przedszkola i szkoły nie funkcjonowałyby w dzieci, dlatego bardzo ważna jest analiza urodzeń do planowania analizy prac na następne lata. Sytuacja od lat jest niezmienna, obserwujemy niski poziom urodzeń, dlatego część zameldowanych dzieci fizycznie przebywamy na rejestrze. Na koniec roku szkolnego mieli się w całej gminie 11 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 160 dzieci, w tym 6 dzieci z Ukrainy, a stopień skolaryzacji wynosi 60%, jeżeli chodzi o całość dzieci. Do szkół podstawowych uczęszczało 517 uczniów w 31 oddziałach, w tym 15 dzieci z Ukrainy i średnia ilość dzieci w oddziale to 16,67. W gminie mieliśmy 60% nauczycieli. Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani. Świadczy o tym, że posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stale podnosi swoje kwalifikacje. Szkoła z roku na rok przybywa orzeczeń i opinii szkoleniach psychologiczno-pedagogicznych. W tym roku to 21 orzeczeń i 121 opinii. Dwóch uczniów było nauczanych indywidualnie. To jest dużo, proszę Państwa. Tak jak mówiłam na komisjach, w tym roku będzie tego jeszcze więcej. Jeszcze więcej problemów wychowawczych. Jeszcze więcej orzeczeń, jeszcze więcej opinii. Pomysły ministerialne to są dobre pomysły, ale nie wprowadza ich się na ostatnią chwilę, gdzie szkoły nie są przygotowane na takie ciężkie zadania. Skąd mamy znaleźć z dnia na dzień psychologa szkolnego, bo psychologa znaleźliśmy, ale musi mieć kwalifikacje pedagogiczne. Skąd znaleźć pedagoga specjalnego. Ministerstwo 22 sierpnia troszeczkę obniżyło standardy, ale kiedy? Kiedy my już tak naprawdę powinniśmy akceptować już arkusze, a nie się zastanawiać, co w nich pisać. Także jest to ogrom pracy i ogrom działań na najbliższy przyszły rok. Jak to wszystko połączyć? W maju, dalej, w maju 94 uczniów z naszych szkół, mówię o polskich, wiecie, przystąpiło do stadionu ósmoklasisty. Wyniki są na średnim poziomie. Dane z tabeli są danymi wszystkich uczniów. Natomiast na wykresach, to bym prosiła, żeby przeskoczyć, w zestawieniach nie ma uczniów z Ukrainy. I tutaj wyglądamy zdecydowanie lepiej na tle powiatu, ponieważ języka polskiego mamy pierwsze miejsce na tle powiatu. Z matematyki mamy trzeci wynik w powiecie. Z języka angielskiego mamy trzeci wynik w powiecie. Oczywiście można powiedzieć, że nie jest najlepiej, tak? Zawsze można pokazować, ale tak jak Państwu tłumaczyłam, na wyniki egzaminu nakłada się kilka aspektów. Trzeba analizować, jaki był najwyższy, jaki był najniższy wynik w szkole. To też to pokazuje, czy faktycznie się tam pracuje, czy się nie da. W czerwcu wręczono stypendia na wyniki w nauce i w sporcie, łącznie 49 stypendiów, na które przeznaczono 12880 zł. Dodatkowo szkoła uczniów otrzymała nagrody burmistrza dla osiągnięcia konkursów na wyższym szczeblu o łącznej kwocie 2000. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 89 uczniów, w tym 52 na stypendia socjalne, 37 na zasiłki szkolne, na łączność 30 000. W tym roku będą mieli możliwość również uczniowie z Ukrainy skorzystać z tej formy pomocy. 13 pracodawców uzyskało dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę ponad 55 000. W szkołach realizowano projekty Umiem Pływać, Szkolny Klub Sportowy, Poznaj Polskę, Narodowy Program Czytelnictwa i Laboratoria Przyszłości.
Teraz może przejdźmy dosłownie na krótko odnośnie subwencji. Tłumaczyłam i analizowałam z Państwem, jak wygląda budżet. Nie wygląda on ciekawie. Subwencja to plus dotacje to łącznie 7 197 tysięcy. Zaplanowany budżet to 10, ponad 10 milionów. 3 miliony wykonane do budżetu. Proszę Państwa, analizując obecne rachunki, naprawdę będziemy się bardzo mocno zastanawiać nad budżetem oświatowym, ponieważ w samym zespole szkolnym przedszkolnym wyrzuciliśmy 140 godzin od września w stosunku do maja. Tak, proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo dużo godzin. A na specjalistów z subwencji to jest 156 tysięcy. Także proszę Państwa, to są świeże pieniądze i po chwili ministerstwo nam dorzuca jakieś małe środki, albo na podwyżki dla nauczycieli, a to taka subwencja, to taka subwencja. I tak naprawdę to takie rzucanie nam takich niewielkich kwot nic nie daje. Bo my nadal mamy ogromną czujkę, to jest 30% dokładania do tej bardzo. Także tak pokrótce, jeżeli chodzi o rozwój szkolny, przejdźmy może teraz do przygotowań do nowego roku szkolnego. Pozostajemy w niezmienionej sieci szkół. Do przedszkoli, oddziału przedszkolnych będzie uczęszczało 299 dzieciaków w 11 oddziałach. Jest to mniej niż o 31 w stosunku do poprzedniego roku, ale to jest taka liczba, która może ulec zmianie. Wiadomo, że przedszkole, szkoła to jest żywa materia i wszystko się zmienia w oddziału przedszkolnego. Do szkół podstawowych będzie uczęszczało 494 uczniów w 30 oddziałach. Jest to spadek o 21 uczniów. Absolwentów w zeszłym roku było 96. Głównym wyborem była szkoła techniczna, najchętniej szkoła branżowa, a następnie szkoła średnia. Bardzo istotnym zadaniem organu prowadzącego jest dowóz dzieci do szkół. W nowym roku będziemy dowozić około 35% wszystkich uczniów. Najwięcej do szkoły podstawowej dużej zapisy. Widać, że to już jest dowóz absolwentów. To jest dowóz 35, 50, 56. W nowym roku zatrudnionych będzie 83 nauczycieli na wakacie. Pozostaje, tak jak wspominałam, na wywiad 21 godzin psychologa. Interpretacje ministerstwa odnośnie starego specjalnego prowadziło niemałe zamieszanie. My podjęliśmy pewne decyzje na spotkaniu 19 sierpnia, że zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone z pensją pedagoga specjalnego. To się spotkało z niemałym zaskoczeniem ze strony nie tylko dyrektorów, nauczycieli, ponieważ tak naprawdę wszyscy zajęli w czasie. I tak naprawdę nie wiemy, czy nauczyciel przymiot powinien pracować od 18, z pensją 18, czy 20. Pedagog specjalny 20 ma on jedyny w pierwszych założeniach miał prowadzić te zajęcia. Teraz dostaną amnestię, że mogą to robić również pozostali, ale tak naprawdę do końca nie jesteśmy dyrektorami przekonani, czy robimy dobrze. Czy mamy wsparcie ze strony kuratorium? Dyrektorzy? Nie. Nie znamy jeszcze naszego dyrektora. Także proszę zobaczyć, traktowani jesteśmy też pomocą czemu, ponieważ nie znamy do końca jeszcze nowego dyrektora. Dzisiaj w rozmowie z przedstawicielem kuratorium otrzymam informację, czy jeszcze nie jesteśmy. Więc z kim my mamy się kontaktować w tak ważnych, istotnych sprawach, jakimi są zatrudnianie nauczycieli? Wsparcia ze strony prawnego, od strony kuratorium nie ma, ponieważ pani dyrektor kontaktowała się i prosiła o jakąś pomoc prawną. Nie, oni nie udzielają informacji, nie obsługują prawnie szkół, tylko siebie. Także proszę Państwa, szkoły zostały zatrudnione same sobie, radźcie sobie sami. Ja się zastępuję, interpretujecie, tak będziecie mieli. My przyjdziemy na kontrolę, tak jest moje zdanie. My przyjdziemy na kontrolę i wtedy was tego rozliczymy. Nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało, ale na tą chwilę nie ma jednoznacznych przepisów, które by rozwijały naszą możliwość. I co szkolenie, bo to nie jest, że my nie uczestniczymy
inną interpretację. Ilu prawników chce interpretację? To tak pokrótce. To jest tymi naszymi małymi żalami. Nowy rok szkolny rozpoczynamy w realizacji 1700 godzin tygodniowych. 70 plus 70 godzin do nastawowego roku. To jest naprawdę dużo. To jest wzrost, na który ministerstwo nie da nam 100% subwencji. Cały czas kręci nam pieniędzy, ale one są bardzo istotne. Bez tego szkoła nie funkcjonuje. Nauczycielem sami Państwo wiecie, jest różna opinia nauczyciela o wynagrodzenia nauczycieli, ale powiem tak, to nie jest łatwy kawałek chleba dzisiaj. Nauczyciel dzisiaj ma być wszechstronny, z najlepiej 10 kwalifikacjami i jeszcze się okaże, że nie będzie miał kwalifikacji. W szkołach w okresie wakacyjny i również w okresie trwania roku szkolnego były wykonywane remonty. Największe remonty były w szkole w całej Kamieniu, w Szkoleńskiej. Były to remonty elektrycznej korytarzyka na parterze, sporządzenie sieci LAN wraz z instalacją elektryczną na wielkich litosach było spowodowane tym, że pojawiła się sprawa, o której Państwo wiedzą, i została przeniesiona ta pracownia. W tym momencie skończą, bo widziałam wczoraj do 8 godzin wieczornych, pracowali panowie i przygotowują dwie sale na ulicy Polencji, tam gdzie ten dach się kupią. Myślę, że wszystko się uda i będzie na rozpoczęcie roku szkolnego wszystko gotowe. W dużej serwice mamy wymianę instalacji, możemy przesunąć. Wymianę instalacji grzewczej, starej części budynku i drobne remonty, malowanie stawki, dotyczące wykonanie zadaszenia, wymiana drzwi. W zamachu również tylko drobne prace remontowe bez żadnych większych inwestycji. Proszę Państwa, na drugie wspominałam o trudnych warunkach rozwojowych w szkole podstawowej w Kamieniu, która znajduje się w trzech budynkach. Nawet będą otrzymywać iż należy się zastanowić nad rozwiązaniami, aby w Kamieniu powstała szkoła marzeń. Nie wiem, czy nam będzie na to stać. Myślę, że na to ma pewno nam się rozwoju, ale marzenia trzeba mieć. Czasami może nam się udaje zrealizować. Nie zapominając o szkołach dużej tepity i zamachem, które również zmagają się z problemem ciągle zatrudniających pomieszczeń. Nowe wytyczne? Brak pomieszczeń. Starają się jak mogą, remontują jak mogą, według środków, które posiadają, ale myślę, że nasze szkoły są piękne. I nasi dyrektorzy się starają, żeby były przyjazne nauczycielom, rodzicom, dzieciom. Na koniec chciałabym podkreślić, że to jest naprawdę bardzo kolejny, bardzo wymagający rok. I uważam, że udało nam się wspólnie przygotować go w stworzenie takiej współpracy, wspólnego zrozumienia. Sprawy, które spotykane na co dzień, nie są łatwe, ale w miarę naszych możliwości technicznych, finansowych, ale w granicach przepisów prawa, o tym też musimy pamiętać, staramy się, aby je na bieżąco rozwiązywać. Dziękuję panu burmistrzowi, radnym, skąd pierwszy jazdę, ponieważ prowadziłam takie cykliczne spotkanie, kiedy mam wiele dylematów, to staram się spotykać się w takich okresach 3-4, czasami półrocznych. Panu strażnikowi, dyrektorom szkół, nauczycielom, pracownikom administracji obsługi za współpracę, techniczną, włoską współpracę w przyszłym roku szkolnym i oby on ją dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz proszę panu dyrektorom, ja bym się prawie chciał. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Rok szkolny miniony 2018-2022 był dla naszej szkoły rokiem pełnym wyzwań, sukcesów i przede wszystkim wspieranie na rzecz naszych uczniów i przedszkolaków. Już od 1 września organizacja rozpoczęcia roku wymagała od nas specjalnych działań. Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. Następnie każdy udał się na spotkanie ze swoim wychowawcą, gdzie poświęcony został czas na sprawy organizacyjne, jak i na upamiętnianie wydarzeń historycznych. Kolejne miesiące szkolnego wypełnione były różnorodnymi sytuacjami edukacyjnymi, gdzie uczniowie i nauczyciele wspólnie
organizowali szereg wydarzeń, akcji i wycieczek. W naszej szkole zaangażowani widać zarówno najmłodszych, jak i najstarszych, a najpiękniejszych myśli współpracy, o której niejednokrotnie mieli możliwość. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, nasza szkoła wzięła udział w projektach edukacyjnych. Realizując zadania projektowe, rozwijaliśmy m.in. umiejętności takie jak społeczne, emocjonalne, humanistyczne, matematyczne czy ekonomiczne. Korzystaliśmy z metod aktywizujących, wykonywaliśmy zadania praktyczne, współpracowaliśmy w grupach. Jak Państwo widzą na swoich slajdach, były to akcje pod tytułem Zaproszenie na dzieci, emocja, 20 do matematyki, ekokulturalne przedszkole oraz Małe Mistrz w świecie wielkiej literatury. Nie sposób nie pochwalić się osiągnięciami naszych uczniów. Jako dyrektor szkoły jestem dumna z każdego działania młodych Polaków. Codziennie rozwijają się w różnorodnych sferach, pokonując swoje słabości i rozwijając mocne strony. Wraz z nauczycielami stwarzamy warunki, w których uczniowie mogą realizować działania wzmacniające ich poczucie własnych wartości oraz sprawstwa. Jednym z takich działań są konkursy organizowane przez naszą placówkę oraz podmioty zewnętrzne. Ja to kilka sukcesów, jakie nasi uczniowie osiągnęli na szczeblach od szkolnego do krajowego. Są włączone slajdy, przedstawiają Państwu nasze sukcesy, konkurs pięknego czytania, igrzyska piłki nożnej, biegi sztafetowe, sercem, z muzyką, czy bez skorzenia z akwitnych szkół, z tego etapu wojewódzkiego udało nam się dostać do etapu krajowego. Wiemy, jak ważną w obecnych czasach jest różnorodność metod. Angażujemy uczniów w czasie zajęć, ale także poza nim. Budujemy się pomiędzy szkołą, ale także umiejętności, wspomnienia. Każdy z tych elementów ma bardzo rolę w rozwoju zarówno uczniowa, jak i 15-latka. Tak więc oprócz standardowych lekcji bardzo często można było spotkać się u nas z akcjami edukacyjnymi, czy spotkaniami z gośćmi, dniami tematycznymi, z klubami, czy apelami. Tu poproszę, tak? To Państwo są na slajdach, jest rodzin przedszkolaka, pasowanie nowych ucznia, szkoła do hymnu, andrzej, pokaz chemiczny, walka na balonie, przygotowanie kartki na seniorów, mikołajki, wigilia kasowa, zbiórka dla Ukrainy, odbyt wiosny, dzień dziecka, spotkanie z pisarzem i ilustratorką, z panem Grzegorzem Szwajda, lekcja przyrody, czy spotkanie z leśnikami, leśnictwa, ludówka. Ze swoimi zabezpieczkami staraliśmy się najwięcej korzystać z możliwości organizacji wyjazdu dla naszych uczniów. Zaczynając od wyjazdów 5-kilometrowych, po te, które miały kilkaset kilometrów, poznawaliśmy naszą małą i dużą ojczyznę. Cieszymy się, że udało nam się tak ze współpracy z instytucjami, które zapraszały nas na warsztaty i spotkania. Na wyjazdach zwracaliśmy szczególną uwagę na integrację zespołu, masowy i przestrzenny rozwój. Tu Państwo mogą obserwować stanie Orzełek, basen w Chłonicach, szkółka leśna w Dorotowicach, czy warsztaty robienia pizzy w Chłonicach, warsztaty międzypokoleniowe TPS w Kamieniu Krajeńskim, wyjazd na trampolin do Bydgoszczy, wycieczka do Biskupina, szkółka leśna w Dorotowicach, rajd rowerowy, stanie na wzgórzu, czy zabawa w honoru w Chłonicach oraz wycieczka do Gdańska. Cały rok szkolny zakończyliśmy wieloma sukcesami. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Tak jak Pani Dyrektor powiedziała, następnie rok szkolny zmieniający był bardzo trudny, ale mimo to podejmowaliśmy szereg działań, aby edukacja w naszej szkole i działania wychowawcze oraz wychowawcze stały na jak najwyższym poziomie, abyśmy także dostali wymagania Ministerstwa Edukacji i Nauki w formie kierunku polityki oświatowej państwa, który przez cały rok szkolny staraliśmy się realizować i wykonywać jak najlepiej. W związku z tym prowadziliśmy szereg działań o charakterze przyrodniczym, zdrowotnym, także kształtujących postawy patriotyczne uczniów, więc wiele imprez o takim charakterze miało miejsce w naszej szkole. Panie Państwo, czy okazję na slajdach te imprezy obserwować i się doczytać sobie, jakie to były imprezy.
Bardzo dobrze w tym roku szkolnym, że jak już od wielu lat u nas współpracuje się z Radą Rodziców. Tutaj serdeczne podziękowania dla Pani Przewodniczącej, dla członków Rady, którzy wspierają działania szkoły i angażują się w liczne działania podejmowane przez szkołę. Organizują także festyny rodzinne, dnia dziecka, wigilie szkolne i klasowe. Wszystko to oczywiście jest elementem życia szkoły, na co, co podnosi jej wartość wychowawczą, dydaktyczną. No i oczywiście stanowi także pewien taki obraz szkoły w środowisku lokalnym. Podejmowaliśmy także szereg działań związanych z edukacją i konkursami. Konkursy kuratoryjne, praktycznie we wszystkich konkursach kuratoryjnych, w których była możliwość uczestnictwa w naszej szkole, naszym uczniowie startowali. Niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że kryteria, które określono w tych konkursach, były bardzo wysokie, tutaj tylko jedna uczennica z Kamienia, wiem, że udało się w tym roku dosyć wysoko zdać, natomiast nasi uczniowie skończyli zmagania na poziomie konkursów szkolnym i rejonowym. Więc to nie były żadne takie duże osiągnięcia. Niemniej jednak przygotowały one pewien sposób patrzenia na trudności, które stawiane są przed uczniami w postaci egzaminu końcowego. Ale były także konkursy, które dwie tutaj może się pochwalę. Drugie, pierwsze miejsca w konkursie piosenki Serce z muzyką, był to konkurs powiatowy. Igrzyska młodzieży szkolnej w biegu powiatowym dziewcząt na 300 metrów. Największe chyba sukcesy, jeżeli chodzi o sportowe sukcesy, to były igrzyska młodzieżowe szkolne i punkty plażowe, gdzie piąte miejsce drużyna Cerwicy zajęła w zawodach wojewódzkich. Także mieliśmy sukcesy w piłce nożnej plażowej na poziomie gminy i powiatu, przepraszam. Były też sukcesy w czwórboju lekkoatletycznym. Bardzo ważnym elementem w życiu szkoły w tym roku była organizacja licznych wycieczek. Po okresie zamknięcia pandemicznego postanowiliśmy w tym roku w szkole mijającym położyć duży nacisk na wycieczki. Tych wycieczek, proszę Państwa, było bardzo dużo. Były to wycieczki w dużej mierze także finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Poznaj Polskę. Ministerstwo określiło zasady organizacji tych wycieczek i takie wycieczki organizowaliśmy. Była to m.in. 3-dniowa wycieczka do Warszawy w grudniu, 6-dniowa wycieczka do Białego Dunajca, czyli w Tatry. Była to wycieczka także do Biskupina. Oprócz tego duża wycieczka do Torunia, do Malborka i liczne inne wycieczki, które takie krótsze organizowaliśmy. Były także wycieczki rowerowe w Bory Pucholskie, a więc mające także charakter edukacyjny, poznawczy, nie tylko orientację. Zresztą każda z wycieczek te elementy, proszę Państwa, musi zawierać, chyba że ministerstwo określiło precyzyjnie, iż muszą to być wycieczki nastawione na poznawanie Polski. A więc tych ważnych punktów w danym rejonie, które stanowią o wartości historycznej, narodowościowej właśnie w danym rejonie. Jak Pani Dyrektor także tutaj powiedziała, szkoła cały czas boryka się, no może to złe słowo, ale ma problemy, no też nie odpowiednie słowo, związane z organizacją zajęć specjalistycznych, gdyż tych opinii, orzeczeń przybywa nam w każdym dniu i w związku z tym realizowane są liczne zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie po okresie pandemicznym niestety wrócili w wielu przypadkach z zaburzeniami emocjonalnymi do nas. I to zaobserwowaliśmy szczególnie w drugim półroczu, kiedy zaczęły narastać problemy z zachowaniem, problemy z funkcjonowaniem w grupie. Często te problemy, proszę Państwa, ujawniały się
na forach przeciwkowych. Tam niestety uczniowie ze sobą więcej piszą dzięki temu, że często współpraca z rodzicami jest dosyć bardzo dobra. Mieliby szansę poznać te problemy. Bo to nie są problemy, które my zauważymy w szkole. One pojawiają się po południu. Uczniowie ze sobą piszą, często stosując taki bardzo niecenzuralny język, obrażają się nawzajem, co oczywiście powoduje, że później w szkole często dochodzi do konfliktów już realnych związanych z bytowaniem. Ale to jest problem, który musimy rozwiązać i które też zauważyło ministerstwo, które nie chciałbym mówić, że nie, bo to są te godziny, które nam przydzielają, to jest ten psycholog w szkole, który ma też pomóc nam te problemy rozwiązać. Jest problem z tym psychologiem, żeby go do szkoły tutaj zrekrutować i zachęcić do pracy. Proszę Państwa, rok szkolny minął nieubłaganie, jak zawsze. Mieliśmy stypendia socjalne zamienki w nauce, które przyznał tutaj Pan Burmistrz. To były stypendia dyrektora przyznawane. I cały rok, proszę Państwa, oczywiście podsumowaniem jest egzamin ósmoklasisty. Państwo wiedzą, że przez dwa lata moja szkoła ma program naprawczy. No, osiągnęliśmy zwyżkę tych niewielki wzrost wyników na egzaminach. W związku z tym, no, ten poziom podniósł. Mam nadzieję, że kolejny rok, czyli ten drugi, który mamy ten program naprawczy, nasze działania, które podejmujemy w związku z tym, doprowadzą do jeszcze lepszych wyników. Ja bym miał w zasadzie tyle do powiedzenia o mojej szkole, ale jeszcze troszeczkę prezentacji, jak Państwa pozostało, to już naprawdę końcówka tego roku szkolnego, więc jeżeli Państwo sobie pozwolą się tutaj obejrzeć, to jak najbardziej jeszcze może jedno dodam. Bardzo intensywnie od tego czasu powiem, że z wielkim nawet takim podziwem patrzę na Panią Magdę Lejman, która prowadzi bibliotekę, organizuje bardzo dużo różnego rodzaju konkursów bibliotecznych. Ta biblioteka naprawdę u nas, w związku z tym, że mamy też trochę więcej godzin, funkcjonuje naprawdę bardzo fajnie. Dzięki też programowi rozwoju czytelnictwa zakupiliśmy szereg nowych, takich interesujących uczniów pozycji książkowych, to także przyczynia się do rozwoju czytelnictwa. To jest naprawdę ostatnio, już widzimy Państwo, wakacje się zbliżają, dzieci już są nad jeziorem, nad Ruchowem, to już jest koniec roku i za chwilę się tutaj pożegnamy, a za chwilę jutro już rozpoczęcie roku. Dziękuję tutaj Panu Burmistrzowi, Radzie za przychylność, za wspieranie naszej szkoły w tym okresie tego roku. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Burmistrz, Panią Burmistrz. Witam wszystkich serdecznie. Proszę o włączenie prezentacji. Prezentacja jest króciutka, miała być na 5 minut, zatem też taka 5-minutowa będzie moja wypowiedź. Prezentuję Państwu zespół szkolny przedszkolny, szkoły podstawowej i przedszkola samorządowego w Kamieniu Krajeńskim. Jesteśmy placówką nieco inną niż pozostałe, ponieważ składamy się z dwóch organizmów. Proszę na razie nie przyłączać, będę wskazywać tu tle. Składamy się z dwóch organizmów, zupełnie tak naprawdę funkcjonujących na różnych podstawach prawnych. Przepraszam, tak dalej. Podstawach prawnych. Nie każdy to rozumie, w związku z tym pojawia się też wiele problemów. Szanowni Państwo, chciałabym też Państwu powiedzieć coś ważnego. Takie pewne refleksje, które wysnuła na podstawie rozmów z dyrektorami, z Panią Dyrektor Miotr. Otóż, kiedy pojawiamy się jako goście u Państwa na sesji, prezentujemy Państwu nasze osiągnięcia. Wszystko to, co jest w szkole piękne. Taki karnawał, karnawał wydarzeń, karnawał konkursów, karnawał osiągnięć. A szkoła i przedszkole to codzienna, bardzo ciężka praca. To codzienne kontakty z gośćmi naszej szkoły. To codzienne kontakty z osobami, które z nami współpracują albo nie chcą tej współpracy. To często zamiast rodzyczy, którą dają nam dzieci, gorycz. Gorycz porażki. Każda szkoła już przed rozpoczęciem roku szkolnego zabiera się za organizację pracy.
Opracowujemy zatem mnóstwo dokumentów, w tym kalendarz pracy szkoły, w tym plan pracy szkoły, który musi zawrzeć się na dany rok realizacja misji, nie tylko tej naszej, ale także misji ministerialnej, misji kuratoryjnej, a także misji organu prowadzącego. Między innymi jest to misja finansowa, którą w tym roku Kamil będzie musiał nieść, dźwigać, ponieważ wielu nauczycieli znajduje się na urlopach na poratowanie zdrowia. Poproszę teraz, mamy pierwszy slajd. Szanowni Państwo, zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, chcę zapewnić, że nasza szkoła kultywuje obchody ważnych wydarzeń patriotycznych. Zawsze zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie można obejrzeć bogactwo zdjęć, bogactwo wydarzeń, które prowadzi nie tylko jedna klasa, nie tylko szkoła jako zespół, ale także pojedyncze grupy uczniów. Nie tylko dbamy o tradycje patriotyczne, dbamy także o tradycje świąteczne. Dbamy także o to, by pamiętać o wydarzeniach nieoficjalnych, takich na przykład jak sprzątanie świata. Tradycje świąteczne wykorzystujemy do ważnych dla nas zadań, czyli do uczenia przedsiębiorczości i wprowadzania uczniów w doradztwo zawodowe. Zatem nasi mali uczniowie, wyobraźcie sobie Państwo, potrafią już zebrać gazety, przygotować przepiękne stroniki, następnie przygotować sobie laptopy i prowadzą aukcje, dzięki którym zarabiają pieniądze i mogą potem te pieniądze wykorzystywać na własne potrzeby, na zakup różnych materiałów, czy na wyposażanie nawet szkoły. Tutaj chciałabym bardzo podziękować gościom naszych aukcji, bo zawsze jest pan Kucharski, który pięknie licytuje z dziećmi, zawsze jest pan Skaja, który mówi, no już dobrze, dobrze, nie podbijaj, zawsze jest pani Marcinia, za co naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, bo każdy wpłacony grosz jest niezwykle istotny. My oczywiście także jeździmy na wycieczki i jeżeli tylko można, korzystamy z każdego projektu. Zatem też wykorzystaliśmy trzy możliwości na wyjazd z programu Poznaj Polskę. Pierwszy wyjazd był motywacyjny, że tak powiem, dla najlepszych uczniów w 8 klasie, a może nie najlepszych, tylko tych, którzy najlepiej napisali egzamin próbny. Drugi wyjazd do Warszawy był zorganizowany dla uczniów klas 7 oraz wszystkich pozostałych 8, którzy wcześniej się nie załapali, bo nie napisali najlepszy. Ale oprócz tego jeszcze maluchy pojechały do Torunia. Ponadto już niedofinansowywane, ale opłacone przez rodziców wszelkie wycieczki w inne miejsca. Szanowni Państwo, tak jak mówiłam, jesteśmy samorządem. W tym roku nasz samorząd działał wyjątkowo. Zaczęliśmy naszą pracę od nocki w szkole. Okazało się, że była to niezwykła atrakcja. W klasie nocki sprawdziliśmy, jakie są potrzeby dzieci, czego one właściwie chcą, czego potrzebują. Następnie napisaliśmy plan pracy, a potem wdrażaliśmy, to znaczy nie my, oddaliśmy samorządność dzieciom. Wiem nawet, że odwiedziły pana burmistrza i rozmawiały o swoich problemach i marzeniach i wie, że jego marzenie się spełnia. Wojtek Ołatnicki marzył o tym, aby na terenie miasta powstało coś dla dzieci, by mogły tam szaleć na rowerach bądź deskorolkach. I proszę bardzo, mają. Dziewczynki marzyły o tym, żeby mieć tak zwane różowe skrzyneczki zapobiegające ubóstwu menstruacyjnemu. Ponieważ nie udało nam się załatwić różowych skrzyneczek, potem otrzymaliśmy od fundacji, same zrobiły koszyczki, same podkładały pod paski. Szanowni Państwo, mimo że w tym roku toalety były koedukacyjne, chłopcy tego nie niszczyli, chłopcy nie śmiali się z tego. Udało nam się osiągnąć kolejny sukces społeczny, wychowawczy, też w dojrzałości tej ważnej uderzytowskiej. Braliśmy także udział, na co jeszcze pozwoliliśmy samorządowi. Wymyślili sobie, że oni chcą mieć przy ulicy szkolnej herbatę. Proszę bardzo, to sobie róbcie. No i tacy byli aktywni przez cały tydzień. Po tygodniu nieco mniej. Po 2 tygodniach sytuacja wygasła. Już po
nie było, bo wymagało pracy. Jest to cudowne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy dzieciom zabraniać, one będą stawiały opór i będą twierdziły, że ale dlaczego? A jeżeli mają to same zrobić, to albo się tym rozwijają, albo po prostu wycofują, bo okazuje się, że wymagało to pewnych innych jeszcze kompetencji. Oprócz tego oczywiście samorząd szalał na korytarzach i wprowadził nam święta nietypowe. Więc mimo, że pracowaliśmy normalnie, to szkolną teczką na przykład była walizka, były pampersy psiaka, był wieszak na bieliznę. Oprócz tego też oczywiście samorząd starał się brać udział we wszelkich akcjach wolontariackich, na przykład na rzecz Ukrainy, czy na rzecz schroniska dla zwierząt. No i mówiąc o Ukrainie, w marcu zagościli u nas Ukraińcy, dzieci z Ukrainy. Nie było to proste, dzieci zostały zrekrutowane. Okazało się, że w pewnym momencie było ich nawet przez chwilę, 21, potem na szczęście to wszystko stopniało. Te dzieci, które nie wyprowadziły się, pozostały u nas, nie podbijając w sposób szczególny liczebności klas, ponieważ naszych kamieńsko-gminnych dzieci mamy wystarczająco dużo, jednak jest tak, że w klasach jest po jeden, po dwoje dzieci z Ukrainy. Wcale nie było nam łatwo, tutaj bardzo dziękuję pani dyrektor naszego miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, bo póki mogliśmy, radziliśmy sobie sami. Tu zgłosiła na pomoc radnych, radni też nam dawali. I Rada Rodziców dawała ze swoich pieniędzy, tak, wyposażenie dla tych dzieci. One przyjeżdżały tak naprawdę tylko w tej kurtce, którą miała na sobie Buna. Pani Błoch pomogła nam. Zakupiła 10 plecaków, które stanowiły taką pierwszą wyprawkę dla tych dzieci. Nie ze wszystkich skorzystaliśmy. Jednocześnie oczywiście było powiedziane, że to jest dla całej gminy. Ponadto organ prowadzący zorganizował lekcje języka polskiego jako obcego. Każda z grup ma po 6 godzin tego języka polskiego. Zatem jeden z 3 godzin mamy dzieci, ale będziemy brać te dzieci przedszkolne, mimo że one nie mają do tego prawa, ponieważ jedno dziecko będzie wchodziło nam do pierwszej klasy. Dobrze by było, żeby władało język polski. Więc tutaj nasze dobre serce. Następnie 4-8, to kolejna grupa i 7-8. Mieliśmy wspólne wycieczki, bo te wycieczki, o których Państwu mówiłam, one były organizowane w tym okresie już wiosennym i letnim. Dzieci jeździły z nami na wycieczki. Mało tego, płaciły tylko tyle, ile mogły. Resztę kosztów ponosiliśmy my, jako rodzice, jako nauczyciele. Były też wspólne występy, jak Państwo zdążyliście zauważyć. No i oczywiście egzamin ósmoklasisty. Oni też pisali egzamin ósmoklasisty, aż 3 osoby. I każda z tych osób już ma swoje miejsce w szkole średniej. Sukcesy edukacyjne, Mariusz już o nich nieco powiedział. Do etapu rejonowego w konkursie kuratora oświaty przeszła nam jedna uczennica. Mieliśmy też finalistkę z matematyki w konkursie kuratora oświaty, mieliśmy laureatkę w międzynarodowym konkursie Kampura, a także finalistów diecezji pelgrzymskiej. Gratulujemy oczywiście uczniom, rodzicom i nauczycielom, co jest bardzo ważne. Bez rodziców my nie osiągniemy sukcesu w żadnym obszarze. Mamy także sukcesy sportowe. Mamy utalentowane dzieci w lekkiej atletyce. Często musimy motywować te dzieci do wyjątkowej pracy, bo okazuje się, że tak jak pan Mariusz powiedział, teraz chyba ważniejszy jest czasami komputer i telefon niż pobieganie sobie przed zawodami. I mimo, że prowadziły i prowadzą coś, osiągnęły tryb życia, odnoszą sukcesy. Są także sukcesy w piłce nożnej. Per aspera ad astra, egzamin ósmoklasisty. Oj, było ciężko. Naprawdę nie było nam łatwo, ale my Państwu się pochwalić. Udało nam się wypracować naprawdę dobre wyniki. A klasa C, ósma, którą ja mam polskiego, napisała wyżej niż w kraju. Napisała naprawdę świetnie.
I jeszcze powiem coś, i będę do tego zachęcała wszystkich. Ci uczniowie pracowali bez ocen cyfrowych. Byli oceniani kształtująco, jak w klasach 1-3. Kiedy pytałam się, co tak jest oceniani, tak. A ja pytałam, dlaczego? Bo nie boi się porażki. Bo nie boi się przyjść na lekcję. I jeszcze cytuję. Pracowali bez podręczników. Się dało. Mieli naprawdę świetne wyniki, ale tam, nie wiem, czy Państwo dobrze widzicie, ale Pani Dyrektor Miąsów o tym mówiła, nasze wyniki w powiecie są zdecydowanie dobre. Teraz jak się uczymy? Szanowni Państwo, ja już powiedziałam trochę o moich metodach pracy, natomiast staramy się uczyć aktywnie, tak żeby przekładać to, co encyklopedyczne, na wiedzę praktyczną. Tak, żeby dzieci też zaznały smak pracy. Ale też na przykład pan Zdzisław prowadzi wśród młodszych dzieci projekt wad zabawowy, który uczy też myślenia matematycznego, komputacyjnego, logicznego, za co jestem bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że to zaprocentuje. Jesteśmy też szkołą dla innych. Jako szkoła zorganizowaliśmy tuż przed egzaminem ósmoklasisty ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli i dzieci, które polegało na tym, że powtórzyliśmy wszystkie lektury, pokazaliśmy przykładowe zadania egzaminacyjne oraz wszystkie zadania gramatyczno-językowe. Trwało to, jak Państwo widzicie, od 17 do 23, było ponad 5 tysięcy odbiorców. Do współpracy zaprosiła nauczycieli z całej Polski. Udało się. Oprócz tego nasza szkoła pojechała także ósma klasa. Ósme klasy pojechały w ramach współpracy pod Wino Wrocław do szkoły. Jak Państwo widzicie, są poprzebierane za postaci z lektur. Bo ja zajmuję się językiem polskim, jest po prostu tutaj akurat jak okazję języka polskiego działania. I w ciągu nocy po raz kolejny powtórzyliśmy wszystkie lektury i zasady pisania formy i wypowiedzi pisania. No i oczywiście dyrektor też się uczy, jak widać, tam się uśmiecha przeciwnie. Zdjęcie zrobione z nienacka, z bliska. Jeżdżę wszędzie, gdzie się da. W Goleniowie w tym roku prowadziłam sama szkolenia dla Urzędu Wojewódzkiego. W ogóle impreza była wielka, wspaniała. Usłyszeliśmy wiele dobrych słów, aż urosły skrzydła. Jeździmy na projekty doceniaj, nie oceniaj, promowane przez kuratora, tutaj akurat zdjęcie po lewej stronie. Pośrodku pani profesor Mirka Dziemianowicz z Wrocławia, ale spotkałyśmy się w Warszawie na dużej konferencji i na niedługo w październiku, 8 października jadę do Wrocławia na kolejną konferencję. Wszędzie uczę się zarządzania, wszędzie uczę się pracy nauczycielskiej, wszędzie uczę się kompetencji liderskich, wszędzie staram się też nawiązywać kontakty społeczne, aby kamień był widoczny i słyszalny. Przechodzimy jeszcze do przedszkola. Jak Państwo mówiłam, to są dwa okresy. Tak króciutko. Przedszkole też ma swój plan, który realizuje. Przedszkole jest szczególnie piękne. Przedszkole wzbudza szczególne emocje. Te dzieci jeszcze są najkochańsze, bo one trochę grają. Jak widać, nie tylko obchodzimy uroczystości, ale także uczymy się. Tutaj także dzieci uczą się z panem burmistrzem. Mają także, współpracują także ze strażakami, gdzie poznają trud tej pracy. A tam na dole dziewczynka z ogórkami na oczach to nic innego, jak sześciolatki na nocce w szkole. Tak jest nocka w szkole. Nie wiem, akurat, czy to jest to zdjęcie z nocki w szkole, Pani Marku? Bo to może być jeszcze gabinet, tak, w kłodziczu. Natomiast jeżeli... nie, to było podpisane nocka w szkole. Także te dziewczynki po prostu sobie też tak. O, wspaniale korzystały i nawiązywały dodatkowe relacje. Słuchajcie Państwo, sześciolatek w szkole na noc? To jest niezłe zaufanie rodziców do nauczycieli. Za to bardzo dziękuję. I szanowni Państwo, dziękuję za wysłuchanie mojej wypowiedzi. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że cały czas posiadamy fundację, zbieramy pieniądze, prosimy o wpłaty z PIT-ów. Wystarczy tylko wpisać
numer KRS-u, a można także podać na konto. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo chciał podziękować dyrektorom za ciężką pracę, tak jak pani Asia podkreśliła, nie tylko. To, co narzuca ministerstwo, to zaczyna podchodzić już pod naprawdę jakąś abstrakcję wszelaką. Sam wiem, o tym siedzę i wiem, jakie z dnia na dzień są różnego rodzaju pomysły, wymysły i zmiany. Tak więc to, że dajecie radę, to naprawdę, uwierzcie mi, jesteście tylko bohaterami. Wszyscy troje. I chciałbym jeszcze bardzo podziękować pani dyrektor z Kamienia, pani dyrektor oświaty, pani Miot i panu burmistrzowi za tę klasę integracyjną. Dlatego, że to jest naprawdę ważne, żeby chociaż jedna taka klasa była, myślę, że w każdej gminie. Dlatego, że tak jak już pisałem wcześniej, dzięki takiej klasie dzieci czują się lepiej, uczą się empatii, poznają się wzajemnie i naprawdę nie czują się wykluczone, odrzucone i to jest bardzo ważne w tych czasach, bo życie szkolne jest coraz trudniejsze, tak jak pan Mariusz zauważył, że dzieci wróciły z problemami emocjonalnymi po nauczaniu zdalnym. Do dziś nie mogą się niektórzy odnaleźć. Niektórzy nie mogą się naukowo odnaleźć, dlatego że bardzo duże braki mają jeszcze z tego nauczania zdalnego. Więc takie coś jak klasa integracyjna, gdzie każdy ma wsparcie, gdzie jest nauczyciel wspomagający, to jest coś naprawdę bardzo ważnego i naprawdę mam apel do rodziców, żeby się nie bać puszczać dzieci do takiej klasy. Bo dziecko w klasie integracyjnej może tylko i wyłącznie zyskać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No jasno, proszę. Ja podobnie jak tutaj Sebastian chciałbym podziękować wszystkim dyrektorom za zaangażowanie w trud wychowania naszych dzieci, za te wszystkie imprezy, pogadanki i tak dalej. Na komisjach zwracaliście uwagę na trudność komunikacji z rodzicami i chciałbym tutaj zauważyć, że druga strona też odczuwa takie jakieś tam, że tak powiem, trudności. Zdaję sobie sprawę, że ta prawda gdzieś tam leży po środku, bo kiedy jest zebranie rodziców, że tak powiem, nikt nie ma pytań. Przychodzą do domu, każdy ma na tych forach internetowych mnóstwo zarzutów, mnóstwo pytań i tak dalej. Dlatego taka moja prośba, aby starać się z całych sił budować tą relację z rodzicami i organizować jak najwięcej takich spotkań, więcej rozmowy, a wtedy myślę, że ta współpraca będzie układała się bardzo dobrze. Bo wiem, że i rodzice, jak i dyrektorzy są wszyscy przychylnie nastawieni tak, aby coś w tej szkole się działo i żeby było organizowane wszystko jak najlepiej. Dlatego życzę nadchodzący rok samych sukcesów, jak najmniej problemów, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani Irma. Proszę Państwa, chciałbym serdecznie pogratulować dyrektorom wszystkich szkół ubiegłorocznych osiągnięć, a na zbliżający się nowy rok szkolny życzę zdrowia, wytrwałości. Trzymamy kciuki, że będzie to wszystko dobrze. Mam jeszcze jedno, właściwie chyba nie na osiedle pytanie, ale obiecam rodzicom, że spytam. Chodzi o komputery, laptopy dla dzieci z programów popederowskich. Czy ten dla jest to zaczyna się rok szkolny? Kiedy będą te laptopy? Dziękuję bardzo, to proszę pan dyrektor, proszę o głos, bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałem się dziękować dyrektorom za współpracę. Chciałbym powiedzieć, że sporo takich bardzo trudnych spraw rozwiązujemy i cieszę się, że rozmawiamy ze sobą i potrafimy rozwiązywać problemy bardzo trudne, a to też później przekłada się na atmosferę współpracy między samorządem a oświatą. Także życzę sobie dalej, aby tak dalej było, że Państwo rozmawiacie z nami i odwrotnie, że jesteśmy partnerami zawodu, a to wchodzi do
dobre wnioski na przyszłość. Jeżeli chodzi o nas, to jesteśmy w pewnym rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że lada dzień one trafią do uczniów i że będą korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, także proszę bardzo, z panem mówię. Jeszcze bardzo króciutko. Nie tylko szkoła w Kamieniu ma klasę integracyjną, to chciałabym podkreślić. Tak, i my się staramy w miarę naszych możliwości i zgodnie z przepisami takie klasy integracyjne tworzyć. Jest jeszcze klasa integracyjna za Martem. 2 lata temu była klasa integracyjna w Żydzie. Także wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu. Także z panem burmistrzem nawet 30 września musieliśmy dzielić klasę ze względu na ilość rzeczy, które wpłynęły i robimy to, myślę, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim boję się, dyrektorowi przepraszam, bo jeszcze mamy jeden punkt tutaj, tak? Oświaty. Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez gminę Kamień Krajeński zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających na terenie gminy Kamień Krajeński. I bardzo proszę Pana Radnego o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 23 sierpnia transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających na terenie gminy Kamień Krajeński. Dotyczy to miejscowości Chikowo, która znajduje się na terenie gminy Kamień Krajeński, leżąca na trasach wskazanych w uchwale. Niepośrednia obecnie bezpośrednie ułatwienia do włożności uczniom i innym mieszkańcom tej miejscowości, znaczy do szkół lub do pracy, chodzi o teren na terenie gminy Deczno. Wskazanie wyżej okoliczności uzasadniają za to podjęcie możliwie ekonomicznie, sprawnie same tyle zorganizowania transportu użytecznościowego na odnośnych trasach. Załącznikiem do uchwały jest porozumienie między gminami określające prawa i obowiązki stron, które zostało Państwu dzisiaj przekazane w formie papierowej, ponieważ ono było cały czas jeszcze pomiędzy gminami uzgadniane, ponieważ jak sami Państwo słyszeli, 23 sierpnia to termin. To była data, kiedy poinformowano nas o takim zamiarze podjęcia powierzenia takiego zadania publicznego i musieliśmy to pod względem prawnym dokładnie sprawić, aby nie było żadnych niespodzianek w przyszłości. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Uprawnionych do głosowania było 15 radnych, za przyjęciem głosowało 15 radnych, uchwały podjęto jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przygotowanie. Ja również ze swojej strony chciałbym również podziękować dyrektorom za współpracę. Myślę, że dobra współpraca się tu układa między nami, także tutaj myślę, że radni również tam w poszczególnych miejscowościach też również. Pani dyrektor tutaj zespołu muszą posiadać również też. Zawsze informacje są na bieżąco, także serdecznie dziękuję i życzę Wam wytrwałości i zdrowia. A przede wszystkim dziękuję bardzo. I ogłaszam 15 minut przerwy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie pod wynikami krajowskimi na rok 2022-2026. I bardzo proszę panią dyrektorę o podjęcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
W związku z tym został opracowany inny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Kamień Krajeński na lata 2022-2026. Program ten jest kontynuacją oraz uzupełnieniem działań podejmowanych w latach 2016-2021. Wpisuje się on w cele i kierunki działań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. W celu określenia kierunków działań programu przeprowadzona została diagnoza programu na podstawie informacji zebranych od podmiotów i instytucji świadczących pomoc rodzinie. Diagnozy programu wynika, że najwięcej niebieskich kart na Polsce jest przez policję, ale również w tym roku zauważalny jest wzrost zakładanych kart przez pracowników ośrodków pomocy. Świadczyć może to również o tym, że świadomość społeczeństwa wzrasta i nasi mieszkańcy wiedzą, gdzie mają się udać o pomoc. Do sprawców przemocy zaliczamy głównie mężczyzn, a dominującą formą przemocy w rodzinie była przemoc psychiczna. Realizacją działań w środowiskach zagrożonych przemocą oraz podejmowaniu interwencji w środowiskach objętych pozytywą niebieskiej karty zajmuje się gminny zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, policji, miejsko-gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, składu osobowych. Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, które pracują bezpośrednio z rodziną objętą procedurą niebieskiej karty. W ramach tych działań grupa diagnozuje sytuację rodziny, wspólnie opracowuje plan pomocy dla danej rodziny, rozdziela między swoimi członkami poszczególne zadania, monitoruje na bieżąco sytuację rodziny poprzez cały kontakt z członkami tej rodziny, odwiedzając środowisku, a także organizuje spotkania w ramach grup roboczych, na które bezpośrednio zapraszane są ofiary przemocy oraz sprawcy. Wszystkie te czynności są dokumentowane. W analizowanym okresie, czyli w latach 2019-2021, objętych procedurą było łącznie 79 rodzin w naszej gminie i odbyło się 96 posiedzeń grup roboczych. Uzupełnieniem diagnozy na temat skali zjawiska przemocy w gminie Kamień Krajeński jest również opinia mieszkańców gminy, która wyrażona została w badaniach ankietowych. Udział w nim wzięło łącznie 203 mieszkańców naszej gminy. Wyniki badań ankietowych wykazały, że na terenie gminy występuje przemoc domowa. Większość respondentów zna rodziny, w których ten problem występuje, a do głównych sprawców przemocy nasi respondenci zaliczyli mężczyzn. Natomiast ofiarami przemocy podawali głównie kobiety oraz dzieci. Te wyniki badań ankietowych mają również odzwierciedlenie naszych danych statystycznych, o których przed chwileczką mówiłam, które dotyczą skali zjawiska przemocy w rodzinie w naszej gminie. Do głównych form przemocy nasi ankietowani oprócz przemocy psychicznej zaliczyli również przemoc fizyczną. Wśród ankietowanych niepokojący jest troszeczkę fakt, że 30% osób nie chce reagować na tę przemoc, nie chce mieć z tym nic wspólnego. Dlatego tak ważne jest dalsze prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, które w efekcie podniosą świadomość społeczną, jak również dostarczą wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia. Analizując wszystkie te dane, w programie określony został cel główny, który zrealizowany zostanie poprzez realizację celów szczegółowych. Cel główny opiera się na tworzeniu skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększeniu skuteczności pomocy świadczonej osobom uwikłanym w przemoc i ochronę ofiar przemocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc na terenie gminy Kamień Krajeński. Ten cel główny, tak jak już mówiłam, będzie realizowany poprzez cele szczegółowe. Pierwszym z nich są działania profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej. Tutaj zakładamy takie działania jak organizowanie akcji informacyjnych, rozprowadzanie ulotek, informatorów, upowszechnianie informacji o placówkach pomocowych i programach profilaktycznych, prowadzenie również tych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
ze środowisk szczególnie zagrożonych, a także edukacja tych dzieci i młodzieży poprzez organizację ich czasu wolnego, a także tworzenie różnych programów. Drugim celem szczegółowym będzie oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez działania korekcyjno-edukacyjne. I tutaj w ramach naszego ośrodka kierujemy sprawców przemocy do takich programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które bezpośrednio to zadanie realizuje. W ramach naszych działań również na bieżąco będziemy monitorować sytuację rodzin dotkniętych przemocą. Będziemy motywować osoby stosujące przemoc do udziału w różnych programach korekcyjnych, a także są u nas prowadzone zajęcia edukacyjne dla sprawców przemocy i te zajęcia prowadzi terapeuta pani Dorota Buda. Kolejnym celem szczegółowym jest rozszerzenie oferty pomocy i wsparcia dla osób powikłanych w przemoc oraz rodzin dotkniętych uzależnieniem od alkoholu. I tutaj nasze działania to głównie praca socjalna, organizowanie kierownictwa psychologicznego i prawnego, pomoc na mieniu pracy, edukowanie ofiar w zakresie psychologicznych i spraw, a także pomoc dzieciom w związku z występowaniem przemocy w rodzinie. Ostatnim już celem szczegółowym jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Co roku praktycznie był organizowany i nadal będzie organizowane takie szkolenie dla wszystkich członków zespołu dyscyplinarnego i grup robotych w ramach właśnie dokształcania. A także prowadzenie w placówkach oświaty kampanii o kursów zajęć edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z przemocą. Adresatami tego programu będą oczywiście wszyscy mieszkańcy naszej gminy, wszystkie instytucje zajmujące się udzielaniem wsparcia społecznego, a do przewidywanych efektów zaliczyć możemy stworzenie sprawnego systemu pomocy rodzinom oraz osobom dotkniętym przemocą, zwiększenie efektywności pracy instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom krzywdzonym, rozszerzenie współpracy z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc, rozwój współpracy interdyscyplinarnej, zmniejszenie rozwiązania zjawiska przemocy domowej, zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy, rozwój poradnictwa specjalistycznego, zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, zwiększenie społecznej wrażliwości zaangażowania w problemy typu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości społeczności lokalnej, zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie, podniesienie aktywności społecznej, a także spadek liczby rodzin, interwencji policji i innych służb zajmujących się przemocą w rodzinie podejmowane są wielokrotnie, a także zwiększenie kompetencji służb i instytucji pracujących w obszarze przemocy domowej. W ramach monitoringu i ewaluacji programu prowadzona będzie oczywiście sprawozdawczość realizatorów i przedstawiona będzie w rocznym sprawozdaniu wykonywanych zadań Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ja bym miała na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałabym tutaj jeszcze serdecznie zaprosić w ramach tych właśnie działań wszystkich mieszkańców naszej gminy, Państwa na piknik rodziny pod hasłem Stawiamy na rodzinę wolny od przemocy i używek, który odbędzie się 14 września właśnie tutaj w tym pomieszczeniu, w sprawie domowej. Jeszcze do końca nie znamy godziny, najprawdopodobniej będzie na godzina 13, jak będzie Państwu podawana rodzina, żeby to godzina 14, ale w porozumieniu ze szkołami, żeby właśnie również uczniowie szkół mogli dotrzeć do nas wraz z nauczycielami. Będzie to najprawdopodobniej godzina 13, na pewno to określimy na placach. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Ja teraz dyskusję. Nie widzę. Proszę o przegłosowanie uchwały numer 10. Bardzo proszę.
uprawnione do głosowania było 14, 15 radnych za przyjęciem uchwały. Głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji przebiegu wykonania budżetu gminy Kamień Krajeński, informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządu Agencji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki i Zdrowotnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku. Bardzo proszę pana skarbnika o prowadzenie. Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym przedstawić wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Budżet gminy Kamień Krajeński na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej 29 grudnia 2021 roku. Dochody kształtowały się w wysokości 30 487 744 zł 13 groszy. Wydatki 34 664 509 zł 13 groszy. W ciągu półrocza dochody, plan dochodów wzrósł do 38 531 516 zł 7 groszy, wydatki 46 451 665 zł 24 groszy. Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku dochodów było na poziomie 57,47%, czyli 22 143 523 zł 89 groszy. Wydatki natomiast wykonane zostały w 45,19%, to jest 20 990 315 zł 11 groszy. Na 30 czerwca została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 1 153 208 7681 25 groszy. Z tego pożyczki 3 036 695 25 groszy, a kredyty bankowe 810 986 zł. Zobowiązania gminy z tytułu poręczeń pożyczek kredytów wynoszą 565 724 złote 50 groszy, i to dotyczą poręczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim, spółka z o.o. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym Międzyborowca. W pierwszym półroczu rozkłady budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 471 020 49 groszy, co było zgodne z harmonogramem spłat tych zobowiązań. Dochody i wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco. Rolnictwo i łowiectwo, dochody 634 023 zł, w planie wykonanie 631 445 zł 99%. No i tutaj głównym źródłem wykonania jest akcyza rolnicza 622 660 zł. Wydatki na 2 286 050 zł, wykonano 671 678 zł 29%, i tutaj jest właśnie wypłata tej akcyzy głównym wydatkiem. Leśnictwo, dochody 8 341 zł, plan wykonania 7 041 84 procent, a wydatki na 9000 wykonano 1893 zł, to jest 21% planu. Rybołówstwo i rybactwo, tutaj wydatek na 4400 zł, w planie wydatkowano 0, a to są składki na lokalne grupy rybackie, które zgodnie z podjętymi uchwałami Wolnego Zgromadzenia członków stowarzyszeń są płatne w drugim półroczu. Tutaj należymy do lokalnej grupy rybackiej Pojezierze Krajeńskie oraz lokalnej grupy rybackiej Nasza Kraina i Połówki. Transport i łączność, dochody planowane są w kwocie 1 196 097 zł, a wykonane 474 097 zł, co stanowi 40% planu. Wydatki natomiast 4 800 000 zł, wykonano 906 074 zł, to jest 23% planu. Turystyka, dochody na plan 116 500 zł, wykonano 32 201 zł, to jest 28% planu. Wydatki natomiast na plan 126 690, wykonanie 65 903 zł, to jest 52% planu. Gospodarka mieszkaniowa, dochody planowane 1 635 783 zł, a wykonanie 1
1 007 326 zł, co stanowi 61% planu. Wydatki na plan 475 538 zł, wykonano 211 854 zł, to jest 48% planu. Działalność usługowa, rewolucjacja na kierownictwo, w dochodach 1000 zł została przekazana w całości, a wydatki 57 630 zł wykonano w wysokości 22 674 zł, to jest 39% planu. Administracja publiczna, dochody na plan 545 238 zł, wykonano 419 716 zł, to jest 77% planu. Wydatki natomiast na plan 6 562 026 zł, wykonanie 2 776 052 zł, to jest 42% planu. Wydatki wykonano zgodnie z planem i przeznaczeniem. Urzędy Naczelne Organu Władzy Państwowej Kontroli Ochrony Praw i Sądownictwa. Tutaj dochody planowane w kwocie 2371 zł, wykonanie 1189, dotacja wojewody, czyli wykonanie 50%, a wydatki, kwota ta sama, planowana, wydatkowana 600 zł, to jest 25%. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, dochody na plan 425 095 zł, wykonano 158 173 zł, to jest 37% planu. Wydatki natomiast 1 922 641, wykonano w kwocie 316 803 zł, to jest 16% planu. Dochody do osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających podatowości prawnej. Tutaj dochody na plan 7 516 556 zł, wykonano w wysokości 3 998 517 zł, to jest 53% planu. Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych za pierwsze półrocze wynoszą łącznie 48 265 zł. Z tego podatek rolny 6601, podatek od nieruchomości osób prawnych 41 577 zł. A zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych za pierwsze półrocze wynosi łącznie 153 891 zł. Z tego podatek rolny 44 488 zł, zaległości podatku od nieruchomości 95 405 zł, podatek leśny 346 zł i od środków transportowych 13 260 zł. Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco. Wysłano 76 upomnień dla osób fizycznych. Do Urzędu Skarbowego zgłoszono 27 zaległości celem przymusowego wyegzekwowania. Obsługa długu publicznego, wydatki na plan 356 412 zł, wykonano w wysokości 71 819 zł, to jest 25% planu. Tym odsetki od zatrudnionych kredytów i pożyczek na 200 000 zł planu wykonano 71 819, to jest 36%. No tutaj też jest wyższe oprocentowanie, już te środki będą zagwarantowane. Raty kredytów i pożyczek, które mamy uchwalone, jeszcze nie są zaciągnięte, przez co myślę, że na odsetki do końca roku spokojnie wystarczy. Mamy również zabezpieczone środki z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, to jest kwota 156 412 zł i tych środków nie trzeba było wydatkować, gdyż zakład, któremu poręczyliśmy, spłacał na bieżąco. Rozliczenia różne, dochody na plan 12 910 421 zł, wykonano 7 188 840 zł, to jest 56%. No, to są dochody z tytułu subwencji, a wydatki na plan 125 500 zł, wykonano w wysokości 0, to jest rezerwa na ogólną wysokość 100 000 zł, na zarządzanie kryzysowe 25 500 zł. Oświata i wychowanie, dochody na plan 430 785 zł, wykonano 305 460 zł, co stanowi 60% planu. A wydatki ogólne w oświacie w planie 9 941 222 zł, wykonano 4 978 980 zł,
co stanowi dokładnie 50% planowanych wydatków. Ochrona zdrowia, zresztą świata wody, Pani mówiła wcześniej. Dochody w ochronie zdrowia na plan 500 tysięcy, wykonanie 500 tysięcy, a to są środki, które gmina otrzymała w ramach konkursu Rosnąca odporność. Wydatki na plan 230 677 zł, wykonano w wysokości 74 839 zł, to jest 32%. A to są środki na zwalczanie narkomanii i alkoholizmu, 145 677 zł. W planie wydatkowano 54 544 zł, to jest około 40% wykonania. I pozostała działalność 85 tysięcy, wykonano 20 295 zł i to jest 24% planu. Pomoc społeczna, tej dochody na plan 932 887 zł, wykonano 644 546 zł, to jest wykonanie w 39%. Wydatki natomiast 2 992 805 zł, a wykonanie w wysokości 1 535 589 zł, to stanowi 51% planu. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody na plan 869 951 zł, wykonano 869 886 zł, to stanowi 100% planu. Właśnie tu są środki na wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym. A wydatki 869 550 w planie, wydatkowano 18 360 i tutaj już Burmistrz mówił, jesteśmy w tej chwili na etapie rozstrzygania i co moment przekazywania dochodów. Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody na plan 90 857 zł, wykonano w wysokości 90 857 zł, to stanowi 100% planu. I to są środki przeznaczone na stypendia dla uczniów, które zostały przekazane w całości oraz dochody z Schroniska Młodzieżowego. A wydatki przy stypendiach na plan 78 812 zł zostało wydatkowane na plan 141 417, a Schronisko Młodzieżowe tutaj zostało wydane tylko 2847 zł. Przy planie 26 tysięcy, to jest 11%, tak powiem, schroniska zostało na najbliższej uchwały. Wszystkie środki przyksięgowane, więc zakończyło działalność. Rodzina, dochody na plan 5 602 080 zł, wykonano w wysokości 4 562 454 zł, co stanowi 81% planu. Tutaj główne wykonania. Są świadczenia wychowawcze 500+, kwota 2 925 000, które wtedy zakończyło już swoją tutaj działalność w naszym budżecie gminy, przeszło do ZUS-u, też wykonanie również jest 2 925 000 zł, to stanowi 100%. Świadczenia rodzinne 2 650 030 zł, a wykonanie w wysokości 1 614 596 zł. To jest 61% planu. I wydatki na plan 5 857 680 zł, wykonano w kwocie 4 586 704 zł, co stanowi 78% planu. Z tego świadczenia wychowawcze, czyli 500+, na plan 2 930 800 zł, wykonano w wysokości 2 893 692 zł, to jest 99% planu. Świadczenia rodzinne na 2 649 830 zł, wykonano w wysokości 1 571 993 zł, to jest 59% planu. Gospodarka komunalna, dochody na plan 4 899 840 zł, wykonano w wysokości 1 193 481 zł, co stanowi 24% planu. W tym gospodarka komunalna odpadami na plan 1 926 153 wykonanie w wysokości 959 858 zł, co stanowi 50% planu i to są dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. I pozostała działalność na plan 2 879 916 zł, wykonano 215 220 zł, co stanowi 7%.
i wydatki gospodarki komunalnej na plan 8 491 112 zł, wykonano 3 776 711 zł, co stanowi 44% planu. Z tego gospodarka komunalna odpadami, przepraszam, na plan 1 926 153 zł, wykonano w wysokości 790 774 zł, co stanowi 41% planu. To jest wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a w pozostałej działalności gospodarki komunalnej wydatki na plan 5 258 249 zł, wykonano w wysokości 2 569 596 zł, co stanowi 49% planu. Kultura i Planetarstwa Narodowego, dochody na plan 203 691 zł, wykonano w wysokości 63 283 zł, co stanowi 31% planu, a wydatki na plan 1 725 477 zł, wykonano w wysokości 779 375 zł, co stanowi 45% planu. Tym mamy dotacje na bieżącą działalność biblioteki 122 628 zł i Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury 641 158 zł. Kultura Fizyczna i Sport, wydatki na plan 273 177 zł, wykonano w wysokości 112 741 zł, to jest 41% planu, w tym dotacja do stowarzyszeń na bieżącą działalność na plan 180 000, wykonano 90 500 zł, to stanowi 50% planu, oraz wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w gminie na plan 93 177 zł, wykonano 22 242 zł, co stanowi 24% planu. W tej chwili może pokrótce inwestycje, jakie zostały, jaki stan wykonania inwestycji w pierwszym półroczu 2022 roku. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarty, tutaj mamy 300 tysięcy, wydatków było 0 na półrocze. Jest to inwestycja realizowana w drugim półroczu, będzie w ramach środków pochodzących z uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe w kwocie 300 tysięcy złotych. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica, tutaj projekt i małe tak samo w miejscowości Orzełek i kanalizacji w miejscowości Mała Cerkwica i Orzełek. Wydatki są jednakowe wszędzie po 615 zł, czyli była zakupiona mapa, a projekty na projekty przeznaczone są kwoty po 8 tysięcy na wodociągi, po 10 tysięcy na kanalizację. Rozbudowa z przebudową modernizacji oczyszczalni ścieków Zamartym. Na 1 250 000 wydatkowane zostało 35 001 zł, to jest środki poniesione na opracowanie koncepcji gospodarczo-przestrzennej przebudowy oczyszczalni ścieków Zamartym. Obecnie trwa przygotowanie do wyboru projektanta oraz opracowaną koncepcję. Następnie nastąpi zrealizowanie inwestycji zgodnie z prawem zamówień publicznych. I ta inwestycja jest realizowana m.in. ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 200 000 zł. Dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w gminie Kamień Krajeński. Tutaj na 45 tysięcy w pierwszym półroczu wydane było 20 tysięcy. Czyli nastąpiło przekazanie środków w pierwszym półroczu w wysokości 20 tysięcy złotych na realizację pierwszego zadania. To jest przebudowa skrzyżowania ulica Dworcowa z ulicą Sportową w Kamieniu Krajeńskim, droga podatkowa w relacji kamień w ściany w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych na obszarach oddziaływania przejść dla pieszych. Także druga kwota, czyli 25 tysięcy, będzie przekazana w drugim półroczu po podpisaniu stosownego porozumienia. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, przebudowa drogi wewnętrznej na działce numer 175 w miejscowości Duża Cerkwica. Tutaj na 698 800 zł wydatkowane zostało 680 068 74 zł. Czyli inwestycja została zrealizowana w całości zgodnie z planem, dofinansowaniem 305 776 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa chodnika ulicy Sportowej w Kamieniu Krajeńskim,
tutaj plan był 10 tysięcy, inwestycja na pierwsze półrocze wykonania było 0, w tej chwili inwestycja jest już jedna część zakończona, w drugim półroczu będzie rozliczona. Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga, ulica Długa Kusocińskiego, ulica Matejki Wyspiańskiego, Dąbrowa Mała Cerkwica, tutaj mamy w planie 30 tysięcy, wydatkowane 0, tutaj były środki na projekt, środki tutaj są właśnie przeznaczone na wykonanie projektu, w tej chwili jest ogłoszony przetarg. W ramach tej inwestycji gmina pozyskała środki z Polskiego Ładu na kwotę 3 800 000 zł, które są w wieloletniej prognozie finansowej ujęte. Zresztą dzisiaj będą też procedowane. Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja trzecia PGE, to jest Dąbrówka i obkaz. Tu jeszcze był pisany duża cerkwica, 60 tysięcy to również szło na projekty i tutaj z Polskiego Ładu otrzymaliśmy 1 960 000, ale na Dąbrówkę i obkaz. Budowa drogi na odcinku ulica Polna do ulicy Strzeleckiej wraz z oświetleniem. Tutaj mamy 780 tysięcy w planie, wykonanie 0. Inwestycja w trakcie opracowania projektu. Pracę wstrzymano z uwagi na brak odpowiedzi z Ministerstwa Cyfryzacji na temat zwolnienia z budowy kanału technologicznego. Wniosek był złożony 14 stycznia 2022 roku. Odpowiedź przyszła 21 lipca 2022 roku, także w tej chwili dokończenie projektu trwa. Tutaj mamy środki w wysokości 750 tysięcy złotych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg odcinka ulicy Topolowej miejscowości Kamień Krajeński 1 751 000, wykonanie było 480 zł. Inwestycja w chwili obecnej jest w trakcie realizacji, zakończone będzie w tym roku. Mamy wykonawcę, który już tam pracuje. Tutaj mamy również dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 710 365 zł. Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim 10 tysięcy złotych, wykonanie zerowe, tutaj było realizacja w drugim roku. Budowa drogi ulica Spokojna w Dąbrówce, Fundusz Słowacki 37 tysięcy złotych, na plan 74 tysiące złotych, wykonanie 0. Inwestycja w trakcie będzie realizowana w drugim półroczu lub, no a tutaj już na komisji wiemy, co tutaj z tym, jak to będzie zakończone. Pewnie, że środki będą wykorzystane dla sołectwa. Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego 30 tysięcy złotych, wykonany 0. Infostrada Kujaw i Pomorza na plan 96 238 złotych 51 groszy, wykonanie 10 100 złotych 1 grosz, w tym środki unijne, wykonanie 8 585 złotych. To jest inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski i większe wydatki nastąpią w drugim półroczu. Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina na 127 428 zł, wykonanie 0. To jest w drugim półroczu, nastąpi uwolnienie wykonawcy i całość zadania planowane jest ze środków unijnych. Montaż gminy budynku Urzędu Miejskiego w ramach środków otrzymanych z programu Rosnąca Odporność, konkursu Rosnąca Odporność, tutaj 325 tysięcy złotych. Nastąpi wybór projektanta i czekamy na projekt w określeniu kosztów tego zadania. Modernizacja Urzędu Miejskiego, sala sesyjna, 38 tysięcy złotych na półrocze było wykonane 0. Realizacja w najbliższym czasie nastąpi. Zakup lekkiego samochodu osobowego dostawczego do przewozu osób również w ramach środków z konkursu Rosnąca Odporność 100 tysięcy złotych, wykonanie 0. W tej chwili po sesji nastąpi rozstrzygnięcie wyboru zakupu samochodu i zakup ten samochód w najbliższym czasie nastąpi. Projekt budowy rewizora SP Małej Cerkwicy 10 tysięcy, wykonanie 0.
zawieszone postępowanie, ustalenie w drodze postępowania sądowego stron, postępowanie brak ustalenia stron uniemożliwia dalszą realizację zadania. Termomodernizacja budynku SP w Kamieniu Krajeńskim na 945 688 do 17 groszy, wykonanie 0 na półrocze, bo w tej chwili inwestycja trwa. Tutaj mamy dofinansowanie zewnętrzne, unijne w wysokości 265 551 75 groszy, realizacja zadania do końca roku. Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajewski na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego 536 620 zł. Wydatkowane środki wynosiły 0 na półrocze. W tej chwili tuż jest po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy. W tej chwili dopinamy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i za moment w najbliższym czasie samochód powinien trafić do gminy Kamień Krajewski. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku szkoły podstawowej w Dużej Cerkwicy 160 tysięcy, plan wykonania 0, inwestycja w trakcie realizacji i już dobiegające zakończenie. Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby przeciwdziałania COVID-19, również środki z konkursu rozmontu odporność 75 tysięcy złotych. Na półrocze wydano 20 295 zł. W tej chwili inwestycja jest zakończona i rozliczona. Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Kamieniu Krajewskim 26 500 zł. Tutaj środki na dzień dzisiejszy również są przekazane na półrocze, było 0. Uchwałę podjęliśmy 27 czerwca o przekazaniu tych środków i w lipcu, na początku lipca środki zostały przekazane. Przebudowa, modernizacja, oczyszczalnia ścieków w Kamieniu 390 tysięcy. W planie, w trakcie rozstrzygania jesteśmy przetargu. Dotacja do zakupu pieców 30 tysięcy. No, w pierwszym półroczu nie nastąpiło żadne rozliczenie. Z tego tytułu też wydatki były 0. Modernizacja parku w ulicy Poleńskiej w Kamieniu Krajewskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego. Jest lokalny program rewitalizacji gminy Kamień Krajewski. Ma plan 3 126 tysięcy, wykonanie 1 380 384 zł 1 grosz. I tutaj mamy tą inwestycję rozliczoną, finansowaną z środków unijnych. W kwocie 751 049 zł 55 groszy oraz z Polskiego Ładu 1 720 000 zł. Także inwestycja również zakończona, miała być do końca roku. Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PG w miejscowości Duża Cerkwica na plan 450 000, wykonano 2 214 zł. Czyli wyłoniona została projektantka w celu wykonania projektu na nowym terenie. Do końca sierpnia ma być przedłożona koncepcja. Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 tysięcy złotych. Adaptacja pomieszczeń posterunku na Kup Seniora. Lokalny program rewitalizacji gminy Kamień Krajewski na plan 704 021 zł. Wykonanie 371 219 zł 84. I grosze. Tutaj również mamy finansowanie ze środków unijnych, kwota 349 592 84 grosze i również Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 150 000 zł. Wczoraj nastąpiła inwestycja. Tak? Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajewski na 138 500 zł, wykonane 138 128 48 groszy. Także zadanie zrealizowane, zakończone. Dofinansowanie unijne 55 629 zł. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie na plan 720 000, wykonanie 622 356 51 groszy. Inwestycja w toku, zakończenia nastąpi po skompletowaniu przez wykonawcę kompletu dokumentów kończących inwestycje w celu odbioru
ich przez gminę. Inwestycja finansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 tysięcy złotych. Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej miejscowości Jeśmianki i tutaj również Fundusz Sołecki będzie 1465 groszy i taka kwota została wydatkowana przy planie 3988,40 groszy. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiu na plan 40 tysięcy, wykonanie 30,196,03 grosze na półrocze, w tym środki unijne 19,893 zł w planie. Tutaj inwestycja również będzie wykonana w całości w drugim półroczu i rozliczona. I w kwocie właśnie około 40 tysięcy złotych. Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim to jest Kamionka, Kamień Gdański na 30 tysięcy wydatkowano 0. Jest to inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano studnie przeokrojące wodę deszczową do podlewania boiska. I budowa zadeszeni przy boisku sportowym w Orzełku, Fundusz Sołecki 12 tysięcy, wykonanie 0. Także widzimy wykonanie inwestycji, które mamy zaplanowane na kwotę 13 155 784 zł i 8 groszy. Wykonanie jest 3 316 365 zł 47 groszy, to jest 25,21%. I można powiedzieć, że wszystkie najmniejsze inwestycje są w trakcie realizacji. Do końca roku powinny być rozliczone, ale to wykonanie będzie na koniec roku dużo, dużo wyższe. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę do tego wszystkiego, chciałbym podziękować Wysokiej Radzie za dobrą współpracę. Dzięki tej współpracy możemy sporo wykonać i za zrozumienie przedstawionych spraw, które wspólnie rozstrzygamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim otworzę dyskusję, chciałbym odczytać uchwałę nr 4 składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej Wydatkowości dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie wydania opinii przedłożonej przez burmistrza Kamienia Krańskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku. Skład orzekający nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy uchwalił, co następuje: zaopiniować pozytywnie informację burmistrza Kamienia Krańskiego w przebiegu wykonania budżetu gminy Kamień za pierwsze półrocze 2022 roku. I otwieram dyskusję. Pani Marcinia, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Dosyć obszernie rozmawialiśmy na temat inwestycji podczas komisji. Sporo z nich jest jeszcze na zdrowym poziomie, no ale jest to półrocze, więc mam nadzieję, że do końca roku te inwestycje również ruszą. Podsumowywać będziemy pod koniec roku. Ja chciałabym zapytać o dwie inwestycje, na które nie do końca otrzymaliśmy wystarczającej odpowiedzi podczas komisji. Między innymi jest to inwestycja w ulicy Polnej, Polna do Strzeleckiej. Otrzymuję od państwa sprzeczne komunikaty i chciałabym zapytać, jaki jest status tej inwestycji? Czy ona jest zagrożona? Jeśli nie jest, kiedy ruszy realizacja? Inwestycja ta jest cały czas realizowana. Następuje podział gruntów i wydzielenie gruntów na drogę. Projekty są aktualnie robione i będziemy się przygotowywać do przetargu. To wiemy, ale no jest jakaś strategia, są jakieś plany. Czy wiemy już, kiedy ta inwestycja ruszy? Czy będzie to w tym roku, czy będzie w przyszłym? Wszystko zależy, jak uda nam się wszystko pozbierać projektowo, pozwolenie na budowę i wtedy będziemy składać montaż finansowy i przystąpimy do przeznaczenia. Czyli nadal nic nie wiemy. Panie burmistrzu, druga inwestycja dotyczy Dąbrówki, ulicy Spokojnej. Zaintrygowało mnie to, co powiedział pan skarbnik.
projekt, że ta inwestycja będzie realizowana. Pytanie o przepadło takie na komisji, czy ta inwestycja będzie robiona. Dostaliśmy odpowiedź dosyć taką niepoważną, bo cytuję, dobrze by było. Pytam więc, oczekując poważnej odpowiedzi, co z tą inwestycją? Ja myślę, że odpowiedziałem bardzo poważnie i dalej odpowiadam, a mianowicie chodzi o to, że 74 tysiące, które mamy w budżecie, będą wykorzystane tak, jak zostało to w budżecie ujęte. Natomiast pojawiło się nowe światełko i chcemy złożyć na drugie do Funduszu Rozwoju Dróg Rządowych, a mianowicie do wojewody, jeżeli to otrzymało dofinansowanie, to z całą dokumentacją, tak jak mamy przygotowane litery pana. Ulica Spokojna. Ulica Spokojna, tak, nie jest to zagrożone, jest to wszystko realizowane. Te środki, które w tym roku miały być przeznaczone na wykonawstwo, zostanie zakupiony materiał na drogi w tą dowódcy. A kiedy ten wniosek będzie składany o dofinansowanie? Już jest złożony. Kiedy spodziewamy się odpowiedzi? To trzeba zapytać premiera. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania, jeśli nie, to proszę o przegłosowanie uchwały nr 299. Uprawniony do głosowania było 15 razy, za przyjęciem uchwały głosowało 15 razy, także uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego, to jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletnich prognozy finansowych dziennikami ukraińskim i wprowadzenia. Poproszę panu skarbnika. Chciałbym przedstawić radnym zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zaczynam od załącznika nr 1, w którym dostosowujemy dane finansowe z uchwały budżetowej, czyli dochody ogółem 39 226 379,69 groszy, wydatki ogółem 47 396 528,86 groszy. Ponadto nastąpiła zmiana deficytu, który obecnie wynosi 8 170 149,17 groszy. Zwiększenie o 250 tysięcy złotych. To zwiększenie nastąpiło w punkcie nadwyżka z lat ubiegłych, gdzie mieliśmy 2 miliony, teraz jest 2 miliony 250 tysięcy. Pozostałe środki, którymi pokrywamy deficyt, czyli kredyty, kwota 1 286 872 zł bez zmian, pożyczki 1 201 620 zł bez zmian oraz przychody od TST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Tutaj kwota była 3 431 657 17 groszy i to też bez zmian. Oraz w załączniku nr 2 tutaj nastąpiła zmiana w wydatkach inwestycyjnych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja druga, ulica Długa Kusocińskiego, ulica Matejki Wyspieńskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica, które w tej chwili będzie następująco finansowane w roku 2022 kwota 220 tysięcy złotych, to jest zwiększenie o 190 tysięcy złotych i w roku 2023 kwota 3 800 tysięcy złotych i to nastąpiło zmniejszenie o 200 tysięcy złotych. Po prostu jesteśmy w tej chwili w trakcie przetargu. Przetarg został ogłoszony, żeby można było rozstrzygnąć ten przetarg. Tutaj mamy środki z Polskiego Ładu 3 800 tysięcy. To po prostu te środki już częściowo przerzucane na nie nasze 5% na rok 2023. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję. Sebastian, bardzo proszę. Za każdym razem, jak słyszę wieloletnie, to brakuje mi tych spotkań dotyczących planów na następne lata, głównie inwestycyjnych, związanych na przykład z tworzeniem czegoś. I mieliśmy się spotykać jako radni, mieliśmy wspólnie decydować, nadal tego nie ma. I chciałbym tylko zaznaczyć, że dla mnie kluczowe są obecnie trzy kwestie. Parking przy Kościele. Zabraliśmy duże miejsce na parkingu na ulicy Kolcowej, pozostał zlikwidowany, więc parking przy Kościele jest bardzo potrzebny, bo ludzie jeżdżący do Kościoła nie mają gdzie parkować. I o to apelują mieszkańcy. Był ten temat na Geobucik i dalej nic się nie dzieje. Druga kwestia to świetlica w Niwach. Tam naprawdę jest potrzebna świetlica. Każda wieś zasługuje na to, żeby mieć swoją świetlicę. I ja podziwiam mieszkańców świetlicy, że oni właściwie wynajmują prywatne miejsce, bo ja bym radnych i urzędników przyjął na przystanku autobusowym. Niech sobie siedzą, skoro nie dbają o to, że nie ma świetlicy, to niech sobie siedzą normalnie na, nie wiem, tam nawet chodnika nie ma, bo to na tej tam powiatowej drodze i debatują. I trzecia kwestia to oczywiście droga w Nowej Wsi, o którą będę tu tak długo, aż ona powstanie. I nawet jak już nie będę radny, to i tak będę zadręczał, będę przychodził na sesję i o tym mówił, dlatego że nie może być czegoś takiego, że jakaś wioska nie ma świetlicy lub jakaś wioska nie ma 100 metrów chociaż po asfaltu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Żeby go odpowiedzieć, szanowny radny, ja w sensie koreagizujemy, są uzgodnione z radnymi, a mianowicie Matejki, Długa Kuzińskiego, Mała Cegwica Dąbrowa, to przecież przeszło przez radny i akceptację przez radny. Także nie ma tak tego, że my sami sobie wymyślamy. Chyba, że jest jakiś dodatkowy problem, tak jak dostaliśmy te 300 tysięcy na wodociągu zamach Jeźmionki i to też wprowadzamy do inwestycji i przedstawiamy to razem. Jeżeli chodzi o drogę do Nowej Wsi, nie znalazła się w naszych planach, natomiast robimy sporo drogich i tylko bym sobie życzył i Państwu razem, żeby te inwestycje, które mamy teraz złożone do przetargu, żeby one zostały żeby został wykonany, wyłoniony wykonawca. Jeżeli chodzi o świetlicę w Niwach, to zawsze korzystaliśmy ze świetlicy pana Bernika, nigdy nie miał żadnych przeciwwskazań, a wręcz przeciwnie jeszcze starał się udostępniać i sam bierze udział w tych naszych spotkaniach, jakie mamy z Niwach. Jeżeli by starczyło środków, to nie tylko na to, żeby można było i tam budować świetlicę. Ja mam propozycję. W przyszłym roku spotkajmy się u mnie w garażu. Nie będziemy tutaj palić światła. Ja chętnie udostępnię miejsce w garażu. Mam wystarczające też krzeseł i usiądziemy sobie. No powiedz, zaoszczędzimy na ściemle, zaoszczędzimy na wszystkim w tym dużym budynku. Ciemno jest na mieście, tu też może być ciemno, w garażu obiecuje światło, ja sponsoruję i jeszcze dostaniecie kanapki. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze chciałbym, jeżeli tam mówiliście? Dziękuję. No proszę, dziękuję bardzo i proszę o przegłosowanie uchwały numer 290. Głosowanie było 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję do punktu następnego. To jest uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Kamieni Ukraińskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Ukraiński na 2022 rok. I proszę o wprowadzenie pana skarbnika. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym przedstawić zmiany w budżecie
I tak zaczynamy od dochodów, rolnictwo, łowiectwo, spółki wodne. Tutaj mamy zwiększenie dochodów o 22 tysiące złotych. To są środki, które otrzymaliśmy od województwa kujawsko-pomorskiego, od marszałka, który również dalej przekażemy naszej spółce wodnej, kwota 22 tysiące złotych. Zgodnie z odpowiednim porozumieniem podpisanym z marszałkiem. Następny transport i łączność drogi publicznej. Tutaj mamy zwiększenie dochodu do 100 tysięcy złotych. Tutaj również jest środki z porozumienia z nadleśnictwem lotówką na remont dróg gminnych. Turystyka, pozostała działalność w górze zwiększono 1000 złotych na wpływach z usług, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami, które mamy wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, zwiększono 40 złotych o 500 odsetki. Administracja publiczna, tutaj mamy w tej chwili w tej uchwale zmiana paragrafów dotyczących funduszu pomocy zarówno po stronie dochodów i również po stronie wydatków związanych z ustawą o pomocy Ukrainie, także ja już może tego nie będę czytał na komisjach, było dokładnie mówione, jak, między jakimi paragrafami po prostu zostało to przerzucone, czyli podstawowy paragraf 21.00 i także przerzucone paragraf 27.00.27. Następnie pozostała działalność, zwiększamy wpływ z odsetek 85,021 zł w administracji publicznej i wpływy z kary odszkodowań zwiększamy o 60 zł. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, no tutaj właśnie przeksięgowanie między paragrafami zgodnie z nową ustawą. Też mamy na to 3 miesiące w tej chwili pismo, które przyszło w triorze, bo trzeba w tym czasie naprawdę to dokonać. My dokonujemy już teraz, żeby do sprawozdawczości na trzeci kwartał już było wszystko wprowadzone. Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Tutaj mamy zwiększenie o 1569 zł w podatku od osób prawnych. To jest rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. To są środki za przewagę pod jeziorem marszałka. Następnie wpływy z innych opłat stanowiących dochód JST na podstawie ustaw. Tutaj 30 zł opłat eksploatacyjna się zwiększa, 950 to są inne lokalne opłaty i odsetki 12 zł. Rozliczenia różne. Tutaj mamy zwiększenie o 56 251 zł. W subwencji oświatowej i to są środki, które oświata otrzymała w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych. Różne rozliczenia finansowe, tutaj mamy zwiększenie dochody w paragrafie dotacyjnym 3,87,483,91 zł i w paragrafie 63,30 o 10,850,67 zł to są zwroty Funduszu Sołeckiego za rok 2021 i również mamy w tym rozdziale przeksięgowania środków ukraińskich, ochrona, oświata i wychowanie, inne formy wychowania przedszkolnego. Tutaj mamy zwiększenie o 25 tysięcy z różnych dochodów. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacja podręcznikowa na paragrafie zleconym 12,424,77 zł. I pozostała działalność wpływy z otrzymanych spadków z zapisów i darowizn zwiększano 911 zł. A pozostałe to są przeciągowania właśnie paragrafów według nowej ustawy. I jednocześnie jeszcze zwiększenie na wydatki oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Z Funduszu Pomocy tu jest zwiększone było 27 441 zł. Pomoc społeczna, zasiłki stałe. Tutaj również mamy zwiększony fundusz pomocy o 719 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Tutaj mamy zmniejszenie dotacji
paragrafie 203 wydatki na zadania własne z tytułu zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację programu Opieka 75+, pomoc w zakresie dożywiania, a tutaj jest również przeksięgowanie nowych paragrafów, jak również zwiększenie o 1136 zł dotacji na dożywianie obywateli Ukrainy. I pozostała działalność, to jest również przeksięgowanie między paragrafami. I pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tutaj tak samo, edukacyjna opieka wychowawcza, to samo przeksięgowanie rodzinne i świadczenia wychowawcze. Tutaj mamy w paragrafie dotacyjnym zleconym 206, mamy zmniejszenie 26 190 zł, precyzją wojewody, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia rodzinne, tutaj mamy zwiększone wpływy z tytułu odsetek 4,5 tysiąca zł. Oraz rodziczeń zwrotów z lat ubiegłych zmniejszamy o 10 500 zł oraz również przeksięgowania między paragrafami nowymi i jeszcze zwiększenie o 700 zł dochodzi od ST związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Karta Dużej Rodziny, również zwiększona dotacja wojewody o 550 zł. Na realizację zadań związanych z przyznaniem kart dużej rodziny oraz wynikają z ustawy o karcie dużej rodziny, czy również kosztów realizacji tego zadania. Gospodarka komunalna, tutaj mamy zwiększenie dochodów o 136 zł, z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Także dochody wzrosły o 462 517 złotych 55 groszy. Po stronie wydatków mamy tutaj rolnictwo, łowiectwo, spółki wodne, tutaj zwiększamy dotacje do paragrafu dotacyjnego o 22 tysiące złotych, czyli środki przekazane przez marszałka. Następnie mamy zwiększenie pozostałej działalności zakupu materiałów o 9334 zł 78 groszy w rolnictwie. Następnie transport, łączność, drogi publiczne gminne, zakup materiałów wyposażenia zwiększamy o 100 tysięcy zł, plus tej dotacji z nadleśnictwa, zmniejszamy remont o 30 tysięcy, usługi o 15 tysięcy i zwiększamy o 275 tysięcy wydatki dotyczące inwestycyjne, drogowe, czyli Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga, ulica Długa Krzysztofińskiego, Matejki i Wyspiańskiego, Dąbrowa, mała cesta, tego zwiększenia o 190 tysięcy złotych, czyli w tym roku mamy w budżecie 220 tysięcy na ten cel. Położenie masy bitumicznej na łączniku ulicy Topolowej z ulicą Wyspiańskiego, tutaj mamy zwiększenie o 50 tysięcy złotych. Warto jest zadanie 50 tysięcy oraz wiata przystankowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do tej wiaty w miejscowości Kamień Krajeński. Potem zwiększamy o 35 tysięcy złotych. Taka kwota jest w budżecie. Następnie turystyka, pozostała działalność. To jest przeksięgowanie między paragrafami, czyli zdejmujemy środki, które były przeznaczone na ratownika, składki na ubezpieczenie społeczne minus 2 tysiące, fundusz pracy minus 300, wynagrodzenie podstawowe minus 25 tysięcy, a przeznaczamy je na zakupy materiałów wyposażenia 12 300 oraz zakup energii 15 tysięcy złotych. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, tutaj zwiększamy zakupy materiałów o 3 tysiące złotych, zmniejszamy zakup energii o 3 tysiące złotych, zwiększamy zakup usług pozostałych o 25 tysięcy i opłaty za administrowanie zmniejszamy o 25 tysięcy złotych. Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie. Tutaj mamy przeksięgowanie zgodnie z nową ustawą o paragrafach dotyczących wydatków ukraińskich, a w promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększamy wydatki o 3 tysiące na zakupy i w pozostałej działalności administracji publicznej zmniejszamy wydatki majątkowe o 35 500 zł,
a to jest środki są zdjęte z montażu winy w budynku Urzędu Miejskiego. Pozostało tam 289 500 złotych, a środki te są przeznaczone na zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób. Również w ramach konkursu Rozwiąza Odporność te środki otrzymaliśmy, zwiększamy o 35 tysiąca, czyli wartość samochodu będzie 135 500 zł. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa. Tutaj na strażach zwiększamy wydatki, różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 4 tysiące złotych. Zakup materiałów wyposażenia zwiększamy o 4 tysiące złotych i pozostałe usługi zwiększamy o 7 tysięcy złotych. I zarządzanie kryzysowe. Tutaj również jest przeksięgowanie według nowych paragrafów zestawów na mocy. Pozostała działalność. Tutaj również mamy wydatki związane z funduszem pomocy i wszystko jest przeksięgowane według nowych paragrafów. Oświata i wychowanie szkoły podstawowe. Tutaj mamy składki na ubezpieczenia społeczne zwiększane o 8054 zł. Składki na fundusz pracy zwiększane o 1155 zł. Zakup usług pozostałych zwiększamy o 1000 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli zwiększamy o 47 tysięcy zł. Przedszkola. Tutaj mamy zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne, zasiłki stałe 719 zł. I świadczenie społeczne z Ukrainy 819, to jest również przeksięgowanie między paragrafami ukraińskimi. Ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenie osobowe pracowników zmniejszamy o 20 200 zł i zakup usług zdrowotnych zmniejszamy o 200 i zakup usług pozostałych zwiększamy o 20 tysięcy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze, tutaj zmniejszamy dotacja wojewody, zdejmujemy 13 054 zł z wynagrodzenia osobowego pracownika. Pomoc w zakresie dożywania, dożywiania. Tutaj mamy również przeksięgowanie paragrafów. Nowy i pozostała działalność, czyli to samo. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Tutaj również są przeksięgowania związane z nowymi paragrafami dotyczącymi Funduszu Pomocy. Edukacyjna opieka wychowawcza, szkolne stanowisko młodzieżowe. Wynagrodzenie osobowe zmniejszamy o 5 tysięcy złotych, zakup materiałów i wyposażenie zmniejszamy o 2214 zł, energię zmniejszamy o 935 zł, usługi remontowe zmniejszamy o 14 tysięcy, usługi pozostałe o 491 zł, zmniejszamy i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zmniejszamy o 300 zł. Po prostu nie ma schroniska i wszystkie środki są wyksięgowane i wykorzystane. Rodzina, świadczenia wychowawcze. Tutaj zwiększamy o 26 190 zł wydatki na świadczenia społeczne z komitetu wojewody. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego. Tutaj mamy zwiększenie wydatków na zwrotnie wykorzystanie dotacji oraz płatności 10 tysięcy zł. Świadczenia społeczne zmniejszamy 8569 zł. I tutaj jest przeksięgowane na paragraf peński. Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszamy o 208 zł. Pozostałe odsetki tutaj są zwiększane o 5 tysięcy zł. I wynagrodzenia wyposażenia wypłacane w związku z pomocą Ukrainy to 208 zł. Także głównie środki poziom peńskich, ale też po stronie dochodów mieliśmy, czyli zwroty nieprawnie pobranych zasiłków. Tam mieliśmy na dochodach, a tutaj one są z tego paragrafu przekazywane w wojewodzie. Karta dużej rodziny, zwiększona dotacja o 550 zł na wynagrodzenie osobowych pracowników. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi. Tutaj mamy zakup usług pozostałych zwiększamy o 25 tysięcy 700 zł na wywóz śmieci poza systemem i różne opłaty składki zmniejszamy o 1700 zł. Utrzymanie zieleni, tutaj usługi zmniejszamy o 2000 zł. Oświetlenie ulic
zwiększamy wydatki na zakup energii o 60 tysięcy złotych i zakup usług pozostałych zmniejszamy o 10 tysięcy złotych. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a mieliśmy wzrost o 136 dochodów, tutaj mamy zwiększone wydatki zakupowe o tą samą kwotę. Pozostała działalność, środki zakupowe zmniejszamy o 136 zł i remontowe zwiększamy o 50 tysięcy złotych. To jest na gospodarce komunalnej. I kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby. Tutaj mamy zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 35 tysięcy złotych i tu zwiększamy dotacje dla Wyspegnego Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Na paragrafie wynagrodzenie osobowe mamy zmniejszenie 1400 zł, to są wydatki Funduszu Sołeckiego, wsi Płocik, zmniejszamy 1400 zł z zadania integracja społeczna, wynagrodzenie bezosobowe, jak również w zakupie środków żywności zmniejszamy o 600 zł, a to jest Fundusz Sołecki Krągowy i to jest rozwoju kultury i środki, te zostały przeznaczone na usługi i Dąbrowa zwiększa o 600 zł, tak chodzi o 1400 zł. Także wydatki mamy zwiększone o 712 517 zł 56 groszy, czyli zwiększył się deficyt o te 250 tysięcy złotych, co w strefie było dokładnie przekazane i wszystkie pozostałe zmiany służą do prawidłowej realizacji budżetu. I ostatecznie uchwała kończy się planem dochodu w wysokości 39 226 379 zł 69 groszy. Wydatki 47 396 528 zł 86 groszy. Wydatki majątkowe 13 430 784 zł 8 groszy. No, zwiększył się deficyt z 8 170 149 zł 17 groszy, który będzie pokryty kredytami, pożyczkami i najwyższą zabezpieczeniem. Tutaj jest to zwiększenie o 250 tysięcy, czyli ponad 2 250 tysięcy złotych. Przychody budżetu w wysokości 8 997 080 zł 26 groszy. Rozchody bez zmian 826 931 zł 9 groszy. Zmienił się załącznik numer tutaj 6 zadania, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, czyli załącznik numer 8, gdzie mamy dochody 812 081 zł 91 groszy, a wydatki 740 598 zł. Nastąpiła zmiana dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, tutaj kwota 442 zł. Kultury był i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 971 014 zł, to jest spółka wodna. Zmienił się załącznik wydatki jednostek pomocniczych, czyli Fundusz Sołecki. Tutaj kwota bez zmian. Również zmienił się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Tutaj kwota 7136 zł, załącznik numer 12, no oraz zmieni się załącznik numer 17, czyli zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbiorowym na terytorium tego państwa. Także zapisy niniejszej uchwały zmieniają załącznik numer 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz dyskusję. Ja tylko krótko do budżetu. Wiemy, że trwa remont chodnika przy ulicy Szkolnej i na komisjach, już tam na moich, na naszych komisjach rozmawialiśmy o tym, żeby zakończyć to kompleksowo i znaleźć pieniądze na materiał na łącznik między ulicą Szkolną do szkoły. Czy jest taka wola i będzie to wykonane? Tak, te 10 tysięcy, które mamy tutaj na chodniki, to już jest, a jeśli będzie brakowało, to
na sesji przejściowej przedstawimy Wysokiej Radzie. Pewne zaakceptowania chciałbym, żeby oczywiście to wyglądało za gospodarzami, czyli wspólnie się zajmujemy Rada i Burmistrz i mam nadzieję, że to będzie dobrze oświadczyło, jak to obydwa chwili wymienimy, zrobimy, żeby to miało być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Wobec tego proszę o przegłosowanie uchwały numer 293. Uprawiamy do głosowania było 15 radnych. Za uchwaleniem uchwały było 15. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o następnego, co jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, tego postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Jak również proszę pana skarbnika o odpowiedzenie. Zgodnie z zapisem artykułu 7 ustęp 1 punkt 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Celem zmiany uchwały jest umożliwienie spółkom wodnym pozyskania większych środków finansowych, dotacji z budżetu gmin Kamień Krajewski na realizację zadań statutowych z zakresu gospodarki wodnej. Projekt mniejszej uchwały zgodnie z przepisami artykułu 7 ust. 3 i ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej zgłoszono prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, które te dwie instytucje nie miały zastrzeżeń do tej uchwały. Wobec powyższego podjęcie mniejszej uchwały zgodnie z artykułem 449 ustawy ten czwarty ostatnio 2017 roku prawo wodne jest uzasadnione. Jak tutaj na komisjach mówiłem, otrzymaliśmy, mieliśmy w naszej uchwale 20 tysięcy złotych, bo tyle nas gminy stać na takie dofinansowanie spółek wodnych. W związku z tym, że marszałek dopłata 22 tysiące do tego, żeby to można było wszystko przekazać w spółce wodnej. Wprowadzona jest kwota do 45 tysięcy złotych, żeby spółka wodna mogła spokojnie wykorzystać te wszystkie środki i w najbliższym czasie, gdyż uchwała wchodzi w życie po 14 dni od daty ogłoszenia w Ziemi Urzędowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli po uprawomocnieniu, gdy jest podpisana umowa rotacyjna ze spółką wodną i do końca roku te środki na pewno będą wykorzystane. Dziękuję bardzo. I otwieram dyskusję. Nie widzę. Proszę o przegłosowanie uchwały numer 294. Uprawniony do głosowania było 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Informacje i komunikaty w sprawie bieżących. Thank you.
Czyli dokładnie pani nie odpowie, myślę, że tutaj jest pani bardziej kompetentna, więc pewnie to jest liczba ruchoma. Dziękuję pani dyrektor. 56 osób. I drugie pytanie, na jakim etapie jest realizacja projektu ścieżki rowerowej Kamionka Zalanka? Znaczy, to jest trudniejsze pytanie, wystarczy nie dostać odpowiedzi. Nastąpiło wydzielenie, gdyby Generalny Dyrektor Gdańsku i Wyborczy, bo są sobie dyrektorzy i prawdopodobnie tą ścieżkę realizowała Generalna z Bydgoszczy. Ale to myślę, że dokładnie odpowiem pani na następnej kwestii, bo komisja postaram się skontaktować się z dyrekcją generalną Bydgoszczy i będzie sobie do odpowiedź. Nie? Jeżeli mogę tak do tej informacji, minister Kowalczyk będzie więc powiem, że ktoś z państwa chciałby się z nim spotkać, to za Proszę. Nie, to skoro nie widzę więcej pytań, oprócz tego zamykam. Bardzo proszę. Moi Państwo, macie rację. Bo tutaj jest tak mało środku do osób. Czyli 1 sierpnia godziny 17 w Centrum Aktywnego Ciśnienia w Pittsburghu jest minister Kowalczyk. Dziękuję bardzo. A oprócz tego będzie spotkanie w szpitalu, na które pan się wstąpił. Dziękuję. Przepraszam, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, z okazji, jak już jesteśmy na tej sesji, rozmawialiśmy tu o spółce wodnej, a na drodze gminnej jest przepust. Tutaj, jak jedziemy ode mnie w kierunku Sępólna, to jest droga gminna, jest przepust. I ten przepust się załamuje, asfalt, i nie wiem, albo trzeba go uzupełnić, może barierki jakieś wstawić, bo coraz ta droga jest rzęsza i tam jeszcze krzaki wyrastają na szosę. Jest już od krajówki do Was? Od droga gminna z Wioski w kierunku Sępólna. To jest droga gminna, ode mnie tutaj. Ale skąd to? Do krajówki, tak. Aha. Tam się ten przepływ załamuje z jednej strony, z drugiej asfalt, nie? I to jest właśnie tu o spółce było mówione. Ta droga tam te ruchy oczyszczone, a ani barierek nie ma, ani jakiegoś rozszerzenia. Ta droga coraz węższa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Muszę odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Reformację zrobimy i postaramy się o usunięcie. Dziękuję bardzo. I wydaje zabezpieczyć. Nie widzę więcej pytań, wobec tego zamykam 41. sesję Rady Miejskiej w Krajowie. Dziękuję.